to takie coś będę miał, to jest na przykład taki bajer, że jak zaśniesz w samochodzie, to on przejmuje kontrolę, odprowadza cię na bok i ciebie budzi, bądź dzwoni w ogóle po karetkę, na przykład, gdyby ktoś dostał zawału, tak? No, super. Zdarza się i mi opowiadał o tym znajomy, że oni, bo on sprzedaje tam samochody i właśnie mówił, że mieli klienta takiego, który dostał zawału w aucie i to ten samochód uratował mu życie. Po prostu wziął i odprowadził. Myślisz, że tam wtedy wyjedziemy, czy tam będzie, tam nie, nie będzie dojazdu do czegoś? Nie, tam są tylko sady. No, w sensie możesz tam się pchać, ale ja bym się twoim autem tam nie pchała. Okay, tam ta ścieżka będzie się już bardzo zwężać. Aha, no to nie, to bez lepiej sensu. Nie. Wyjedźmy już, wiesz, normalnie. Ujechaliśmy w takie tereny tak. Mojego miasta, którymi mnie się chce popisywać, bo już nagrywamy, nie? Tak. Wiesz, lecimy. Ja tutaj z psem chodzę na spacer. Okej, super. To super właśnie tereny. Przepuścimy tych sympatycznych ludzi i o, sobie rodzina. Pojedziemy. O. Wreszcie się trochę, wiesz, cieplej zrobiło. Mam nadzieję, że tak... Nie, oni jednak są lewą stroną. No dziwne. Okej. Okay. Aha. No dobrze. No. Proszę Państwa, mam dzisiaj specjalnego gościa. Adrianna, cześć. True Beauty, cześć. True Beauty, prawdziwa, prawdziwe piękno. Ta nazwa. Kanał. Kanał poświęcony też piękno różnym testom różnych preparatów upiększających, ale nie tylko. No, też ja bym powiedział, słuchaj, czy ty jesteś po prostu kwintesencją youtuberstwa? Ja? Ojej, no. Ja się nigdy nawet zbytnio nie czułam częścią polskiego YouTube'a. Jezu, jakie tutaj... Hiszpańskiego? Jakie tutaj zwierzenia. Nie, chodzi mi o to, że ja się, wiesz, jakoś nigdy nie chodziłam na żadne meetupy, nigdy nie poznawałam się z wieloma youtuberami, więc jakby zawsze czuję się trochę na uboczu, więc bardzo mi miło, że mówisz, możemy jechać tędy, taką ładną uliczkę. Bardzo mi miło, że mówisz, że jestem kwintesencją polskiego YouTube'a, może dlatego, że na moim kanale jest tak trochę wszystko, ktoś mógłby powiedzieć wszystko i nic, nie? Czyli makijaż, trochę komedii, trochę mnie, trochę poważniejszych spraw, czasem, wiesz, lubię, najdzie mnie, zdenerwuję się i muszę przyjść i pogadać o jakichś takich sprawach, może bardziej kobiecych. Coś, co mnie, wiesz, co mnie rusza, co mnie denerwuje. Ale w ogóle tak się, powiem ci szczerze, zdziwiłam, że się do mnie odezwałeś, bo mogłoby się wydawać, że True Beauty wini jakby dwa kompletnie inne światy. I podejrzewam, że będziemy mieli takie komentarze, nie? Że nie, co ty zaprosiłeś za raka internetu, jakieś babsko, co się maluje. A tak naprawdę wydaje mi się, że jesteśmy dość blisko, bo i ty, mam wrażenie, jesteś niesamowicie prawdziwym człowiekiem, prowadzisz, nawet sam mówiłeś, nie? W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim, ty nie prowadzisz wywiadów, tylko ty prowadzisz rozmowę. I dlatego mnie zainteresowałeś, bo tutaj nie siedzimy na tej jakiejś ścianki, nie reklamujemy samochodu, tylko sobie porozmawiamy. Przepraszam, ja tak gadam. Nie, bardzo dobrze, świetnie. Ja jestem, czuję się osobą taką, wiesz... taką naturalną, prawdziwą i ty też mi się wydajesz taką osobą. Okej, okay, dziękuję ci bardzo. Słuchaj, to wygląda mniej więcej tak. Mm-hmm. Mówiąc po pierwsze o kwintesencji youtuberstwa, chyba nawet nie powiedziałem polskiego, po prostu youtuberstwa. Dla mnie rodzaj montażu, który ty prowadzisz i takich szybkich, urwanych kadrów z twoich wypowiedzi jest taki bardzo youtubowy. To akurat w tym przypadku ja jestem jakby wręcz odwrotnością tego, tak? Tu lecimy na jednym kadrze godzinę, czy czasami dłużej i rzadko czasami się zdarzy, że coś tam gdzieś zostanie wycięte, bardzo rzadko zdarza się. Natomiast, więc to była ta jedna rzecz, natomiast powód zaproszenia twojej osoby, nie będę krył, jaki jest, jest taki. Po pierwsze, zrobiliśmy sobie testy, że mam bardzo dużo wśród oglądających mężczyzn.
i mało kobiet. W związku z tym, najzwyczajniej w świecie, poszliśmy po rozum do głowy i pomyśleliśmy sobie, że trzeba troszkę pozapraszać też kobiet. Jasne. Dobrym pomysłem jest to, żeby kogoś zaprosić ze świata YouTube'a. To jest jeden powód. Drugi Jasne. Powód jest coś takiego, ta przestrzeń YouTube'owa, którą ty reprezentujesz, ja ją znam bardzo słabo, więc ona też daje kolejne możliwości, żeby się czymś dowiedzieć, no bo cóż, oczywiście zawsze jest fajnie w moim przypadku porozmawiać z kolejnym, przepraszam, muzykiem, raperem, natomiast te rzeczy często dla mnie nie są w żaden sposób zaskakujące, bo ja najzwyczajniej w świecie znam. Mhm. W związku z tym, cóż, no, dowiem się pewnie, że tam, nie wiem, on jest młodszy, słucha jakiegoś artystę, którego ja akurat nie słucham, czy coś tam innego, ale no, nie jest to dla mnie tak odkrywcze, więc jak jest sposobność, żebyśmy sobie porozmawiali o czymś nowym, to właśnie czemu nie? Mi się wydaje, że to jest dobry pomysł i dobra idea i my takie osoby wyszukujemy też u mnie w firmie, bo mówiąc u mnie w firmie, my teraz wracamy z marką odzieżową 100% na rynek i już mamy grupę ludzi, z którymi to robię, no to głównie są dwie osoby, Adam i Maciek. Adam jest głównym menadżerem, Maciek jest od marketingu i teraz w trójkę działamy sobie, wyszukujemy też ludzi do rozmów, bo jakby cały nasz biznes, no wiele różnych punktów będzie się łączyło w jedność, również moje rozmowy. Wiesz, ale gdzie cię prowadzę? Nie mam żadnego pojęcia. Na Maka jedziemy. Okej. Okay. Bo głodna jest. Super, świetnie. Ja bardzo przepraszam, pozwoliłem sobie wziąć w którymś momencie kawę, nie, bo po prostu byłem już lekko zmęczony, ale zaraz sobie coś uzupełnimy, a ja z przyjemnością zapraszam cię na Maka. No, jedziemy na Maka, słuchaj, ja pomyślałam właśnie. Na Maka czy na KFC? Na Maka, bo Mak do mnie nie dojeżdża do domu, ale KFC tak, więc jak wiesz, mam taki gorszy dzień, no to odchodzi KFC, wiadomo, nie? A Mak nie, więc Mak jest dla mnie, a ja kocham Maka. Okay. I pomyślałam, że fajnie będzie, jak sobie, wiesz, zamówimy jedzonko, weźmiemy, będziemy gadać. Słuchaj, to z przyjemnością zjem frytki z tobą. Dobra. Bo tak, nie powinienem w ogóle tego robić, bo staram się jako tako otrzymać, ale w podróży gdzieś tam zdarzy mi się na takie coś pozwolić. Wiesz co, myślałem sobie o różnych, jakie przestrzenie rozmowy możemy mieć i jedną taką bardzo prostą, ale jednak moim zdaniem istotną rzeczą to jest, jeżeli chcesz o tym rozmawiać, niektórzy unikają tego, to jak wyglądają zarobki w tym biznesie? To jest dobry biznes dla ciebie, czy i perspektywiczny? Nie będę kłamać. Powiem ci, jak jest. Zarobki na YouTubie są bardzo dobre. Bardzo, bardzo dobre. Ja jestem taką dość osobą, można powiedzieć, nie wiem, czy oszczędną, może ja bym się nie nazwała oszczędną, ale taką zachowawczą. Czyli to, co ja zarobię, ja staram się inwestować, odkładać. Dlatego ja, wiesz, nie mam 50 torebek Gucci, 13 mieszkań, nie mam wynajętego mieszkania w centrum Warszawy, sam widziałeś, mieszkam w bloku w małym mieście, nie? Jest no, ale akurat mieszkania mogłyby być inwestycją. Tak, no są, nie? Czy mam jakby kilka inwestycji swoich, natomiast te zarobki staram się mocno nie tyle co ukryć, co mądrze nimi dysponować, dlatego tych pieniędzy po mnie zbytnio nie widać, ale kłamałabym, mówiąc, że YouTube to jest zły zarobek. To jest świetny zarobek za to, jak tak naprawdę, no przepraszam, nie? No, ale ja uważam, że to nie jest ciężka praca. Ja ci tutaj nie usiądę nigdy i ci nie powiem, że YouTuber to jest ciężka praca. Ja ci nigdy na tą pracę nie będę narzekała. Wiesz dlaczego? Nie wiem. Wydaje mi się, że być może takie narzekanie na pracę influencera wychodzi z tego, że często ludzie, którzy zakładają kanały, nie wiem, w wieku 16 lat wybijają się, nigdy może nie byli w takiej tradycyjnej pracy, no nie? Ja przeszłam bardziej tradycyjnym, torem. Ja normalnie chodziłam do szkoły, na studia, pracowałam, odkąd skończyłam 16 lat, no nie w jakiejś tam
pracy, wiesz, no ale nie wiem, moi rodzice pochodzą ze wsi, więc ja pracowałam na polu. Pracowałam w fabryce, metkowałam staniki i bieliznę chińską. Pracowałam w przedszkolu na stażu, byłam w urzędzie pracy, byłam hostessą w supermarkecie, byłam na studiach. I ja wiem, co to jest normalna praca. I jak jest ciężka, i jak mało się zarabia, a jak dużo trzeba wydawać. Więc dlatego ja na YouTube nigdy nie będę narzekała i powiem, że zarobki są super i za wysokie jak na to, co my robimy. Po prostu, no nie? No powinni dużo mniej dawać. Ale no wiesz, jak dają, to dają, prawda? Okej, okay, okay, ja się nie zgadzam, ale dlatego, że też z tego zarabiam. Za dużo to moim zdaniem piłkarze zarabiają, ale jakbym grał w piłkę, to pewnie też bym nie uważał, tak? Tak. Natomiast... No dobrze, okej, okay, fajnie, podoba mi się, że tak to powiedziałaś, chociaż ja bym jednak dodał jedną taką rzecz, że troszeczkę jest tutaj jak we wszystkim, jeżeli to się robi konsekwentnie i z jakimś planem i wyczuciem, to jednak to nie zawsze musi, ale powinno dawać jakieś rezultaty. Ja to widzę po prostu po sobie. Ja zarabiam od jakiegoś czasu dużo lepsze na tym pieniądze, dlatego że robię to regularnie, dlatego że się do tego przykładam. Dziękuję, dlatego że ustawiam wcześniej te rozmowy, mniej rzeczy robię, no tak mówiąc kolokwialnie na bitą pałę, więc to zaczyna przynosić jakieś efekty. Też widzę pewne na przykład takie rzeczy, które wcześniej, nie wiem, albo może tego na przykład nie lubię. Nie lubię tego, że po rozmowie musimy zrobić zdjęcie i ja jeszcze Cię poproszę o to, żeby był filmik, który wrzucimy na story przed tym, jak albo w ten dzień, w który będę już publikował rozmowę. I to jest takie coś, o czym ja często zapominam, ale to są właśnie te elementy pracy, które należy wykonać i tyle. No więc jak pracuje ktoś w sklepie, to też oprócz tego, że sprzedaje, no to pewnie gdzieś w którymś momencie, nie wiem, może na przykład ktoś lubi sprzedawać, ale trzeba ułożyć na przykład towar na półki i, no tak, i tego ciężkie. Może nie lubić, a to trzeba zrobić, żeby wyeksponować towar w jakiś tam okej sposób. Taką sobie tutaj tworzę analogię. Spokojnie, ja Ci przypomnę to, bo ja też chcę mieć z Tobą zdjęcie i nagrać Instastory, no nie? Więc ja już, wiesz, mam plan, bo bałam się, że powiesz mi, ja nie lubię jak idę na wywiad z influencerką i ona po wywiadzie, zamiast szczerze mnie uścisnąć za rękę, to ona fotka i Instastory, a Ty mi mówisz, że boisz się, że zapominasz. To nie, nie, to no ja o tym zapominam, ale natomiast traktuję te narzędzia jako narzędzia, które faktycznie do czegoś są potrzebne i wcześniej nie ukrywam, że miałem do nich dużą pretensję związaną z jedną taką rzeczą, która polega na tym, że w niektórych przypadkach widzę, że to już nie są narzędzia, tylko to jest jakieś zatracenie się. A czy Ty masz takie na przykład, nie masz, miewałaś problemy uzależnienia od Instagrama, od social mediów? Oczywiście. Tak? Ja mam duże uzależnienia, jeżeli chodzi o liczby. Czyli wiesz, patrzę na przykład, okej, ten filmik miał tyle wyświetleń, to kolejny musi mieć więcej. I wiesz, i patrzę, że wchodzę co 5 minut i sprawdzam statystyki. A po co to? Jakby to na nic nie wpływa, nie? To, że sobie sprawdzam statystyki, nie spowoduje, że film będzie się lepiej wyświetlał. Powoduje tylko to, że ja swój wolny czas, w którym powinnam, nie wiem, rozmawiać z mężem, głaskać psa, ja siedzę w internecie i sprawdzam, o Jezu, tyle tysięcy czy tyle tysięcy? Ja sama muszę sobie powiedzieć, stop, no co Ty robisz? No ja to zazwyczaj potrzebuję ludzi wokół mnie, mojego męża, który mi powie, hej, zamiast siedzieć w tym telefonie, to wymyślaj tematy do innych filmów, albo rozwijaj pasję. Albo choć się poruchamy. Na przykład, no, tak, często tak mówi. A jest statystyki sprawdzę. To nagrajmy, to by miało wyświetlenia. No a wy się nie, kochacie, a ty i... tak, nie, fajnie. Ale wiesz, że ja mam widzów. O kurde, dobrze idzie licznik. Kurczę, myślałem, że cię dobrze bzykam. Wiesz, ja mam trochę młodszych widzów, no nie? Teraz będziemy zjeżdżali, to tam wie. Właśnie nie pamiętam, gdzie tu jest zjazd,
Więc możemy tego maka ominąć, zaś się okaże, że wylądujemy w Radomiu, nie? To sobie do Kęka wpadniemy. Nie, Kękę już nie ma w Radomiu. Już nie ma go w Radomiu? Nie. Chyba, że bywa. Może bywa już, nie? A tak się cieszyłam, że taki fajny raper tak blisko mnie mieszka, nie? No bo on pochodzi stamtąd, to tak, chyba tak. Zawrócimy normalnie, tak? Czy nie? Nie o, dobra, tak? Zjeżdżaj, no, dawaj. No. On zmienił gdzieś tam mieszkanie, ale z tego co wiem, on oficjalnie gdzieś pisał, że bywa w Radomiu, ale chyba nie mieszka w Radomiu. Natomiast tak właśnie jest. Więc tak, to odpowiadając na to pytanie, to uzależnienie występuje. Czasem na przykład mam takie uzależnienie, że mówię, okej, mam milion na YouTubie, chcę mieć 1,5 miliona. Po co? Nie wiem. Co mi da ta większa liczba? Nie wiem. No nie wiem, może szmalda, no. Wiem, ale to nie chodzi o pieniądze, wiesz o co chodzi? Ja chcę tą liczbę, tą, żeby się pojawiło na Instagramie, że nie 600, a 700 i tu nie chodzi o aspekt pieniędzy, chodzi o takie typowe uzależnienie od liczby, nie? No dobrze, chcę większą liczbę. Po co? Nie wiem. Chcę liczbę. I potem no muszę to ja ci powiem, czemu chcesz 600. Tą liczbę. No. Ta liczba jest niczym tutaj, innym... Tutaj, tak? Aha, tu. Dobra. Ta liczba jest niczym innym jak tytułem. Tak jak na przykład w wojsku masz stopnie różne, to albo na przykład, to jest jeszcze lepszy przykład, bo tam wojsko, to w ogóle ludzie strzelają i tak dalej, ale są takie korporacje, zresztą te, które miały, bardzo często to występowało w korporacjach, które w firmach, które miały taką sprzedaż bezpośrednią do klienta, często obwoźną, różnego rodzaju też te takie prawie sekty Amway'e, czy coś tego typu, to tam proces gratyfikacji oprócz pieniędzy jest bardzo mocno zbudowany na przyznawaniu tytułu i my jako ludzie bardzo często lubimy sobie przyznawać tytuły i te liczby są twoimi tytułami YouTube'owymi. Tak jak na przykład mi mama opowiadała, bo moja mama robiła zdjęcia, zresztą ja też robiłem takie reportażowe z różnych imprez i kiedyś była właśnie na imprezie bodajże jakiegoś Amway'a czy tego typu jakiejś takiej organizacji. I oni sobie, słuchaj, jakieś samochodziki przyznawali, które nie były prawdziwymi, fajnymi samochodami, tylko po prostu jakimiś resorakami czy coś. Jak ty dostałaś jakiś tam samochodzik, to znaczy, że ty jesteś lepsza niż ktoś inny, tak. Że lepsze zrobiłeś wyniki. W związku z tym tam była jakaś królowa całego tego wydarzenia. Ta królowa wychodziła, dawała te samochodziki, tam się wszyscy jarali jak dzieci. Tak. No i to... Coś jest w naszym mózgu, nie? Że chcemy ten tytuł. Tak. Chcemy, tak jak na przykład, nie wiem, chcemy wiedzieć, że jesteśmy lepsi, no. Czy jak grasz na konsoli, nie? I są różne trofea i tak, ja chcę zdobyć ten poziom. Tak. I tak łapię się na tym, że już na przykład robię coś w tej grze bez sensu, byleby tylko nabić level, a... No a już gra cię nudzi, ale na przykład chcesz ją skończyć, bo chcesz dostać tytuł. Tak. Ukończyłaś, kurde, tą grę. Utończyłaś, ukończyłaś coś tam. Na jakimś tam poziomie, nie? No tak. Chcę dostać trofeum, że znalazłam wszystkie miecze średniowieczne, czy cokolwiek. No proszę, więc to jest moim zdaniem na tym temu. Słucham. Możesz mi wziąć cheeseburgera. Tak. Cheeseburgera poproszę. Tak. I co jeszcze? Jedla mi wszystko, cheeseburgera i to mam. Naprawdę? No. Nie chcesz milkshake'a, Big, kurde, Maca, McFlurry, M&M, dobra, to chcę jeszcze milkshake'a małego. No. Chociaż. Fajne połączenie cukru słonego. To milkshake, waniliowy mały i cheeseburgera. Dobrze, to jeszcze poprosimy milkshake'a małego waniliowego. Tak. A ja w takim razie jeszcze poproszę te frytki wielkie. Czy jest może majonez? Sos śmietanowy. Nie, to nudy. O, dobry jest. Jeżeli ty chcesz sobie wziąć parę frytek, to tak. Nie, to nie. To nie, to wie pani co, to ja chcę po prostu tylko sól jeszcze dodatkową i tyle. Mam? Dodatkową sól chcę do tych frytek. Ekstra słone. Tak, nie, jeszcze nie ma tych frytek, ale... Jakie frytki? No te duże, wielkie frytki. Wielkie fryty. Dobra. No. Tak jest, super, dziękuję. Tak. Ja lubię ten śmietanowy bardzo, to jest moja zguba. Okej, dla mnie może być, ale nie musi. Czasami mam taką ochotę, że w ogóle
lubię frytki z samą solą, a one normalnie jak je zrobią, to mi ta słoność w zupełności wystarcza, ale zdarza się już, że się skopnąłem, dzień dobry, że czasami w ogóle nie dosolą tych frytek. No, czasami mi się tak zdarzy. Ja też muszę mieć słone. Jak już jem, to muszę mieć słone. Więc ten... Zapłaciłabym, ale słuchaj, wziąłem tylko prawo. Nie no, słuchaj, bez przesady. I spinkę. Jesteś u mnie, to zapraszam. Dziękuję, proszę wyrzucić. No właśnie, a słyszałem w ogóle tak a propos tego, że Burger King w ogóle wypieprza z Polski. Coś słyszałeś się zabierają. Ja jakoś nigdy nie byłam fanem. A to drugi raz. Tak? No, tak. Bo oni się już chyba zebrali w latach 90. Tak, nie? Oni byli w latach 90. W Szczecinie na przykład był jeden Burger King, dokładnie pamiętam w którym miejscu. No. I potem... Dzień dobry, proszę. O, dziękuję. Super, dzięki. Już chwileczkę, już. Dzięki. A tutaj jeszcze przepraszam, tylko... O, i keczupik też pani wrzuciła. Super, dzięki wielkie. Zjemy tu? Zjemy? Nie, ja bym... prowadziła, ty sobie jest. Serio? Chyba, że tam. No nie jest to nic trudnego. Aha, miały być te, myślałem, że naprawdę wielkie, ale dobra, okej. Okay, niech. Niech będą te. Może dobrze, zadbali o mnie. Dobra, złapię jedną. Bardzo super. Świeżutkie, nie? Aha, i to masz cheeseburgera jeszcze? Uh-huh. Proszę się bardzo. Ale nie słone. Nie, właśnie no? Wiedziałem, że... No, ale to jest też ciekawa rzecz, bo ja na przykład niektóre rzeczy z tego Burger Kinga wolę, ale niestety całość oni ogarniają, wysadaj tam ten torbę jeszcze, tylko całość oni ogarniają dużo gorzej. Mhm. Gorszy jest ten drive, się czeka, coś nie działa, nie świeci, no nie wiem, nawet kolory są gorsze po prostu. Ale na przykład same burgery, ja jem tylko niemięsne, to na przykład oni mają bardzo dobrego wegańskiego burgera, podczas gdy Mac ma po prostu okropnego wegańskiego burgera. No. Nie do jedzenia. Warzywa takie zmielone w panierce. Coś okropnego, zmieńcie to po prostu, zróbcie dobrego, właśnie kupcie Beyond Meat i ten, i bo będzie dobry. Burger King ma bardziej takie... mięso sojowe, prawda? Coś bardziej w stylu mięsa niż pomielone warzywa. Niedobre są. No nie no. Bo kompletnie jest taki mdły ten burger, tak. Nie? Wrap jest jeszcze gorszy, bo jeszcze burger ma bułkę, nie? Wrap jak jeszcze dołożysz do tego wrapa miękkiego, to obydwa tak są memlesz. No, naprawdę. Ja wzięłam raz sobie i mega żałowałam. Ja mogłam zjeść z mięsem. A nie, unikasz mięsa? Nie, w ogóle nie jem. Znaczy jem ryby, więc w sumie jem, ale nie wiem tego. Rozumiem. No. Natomiast wracając do YouTube'a, to jakie masz kanały spieniężania swojej popularności, swojej działalności? No, pierwsze AdSense, to wiadomo, tak? Tak, no to jest pierwsze i taki, na którym mi może nie tyle powiem, że najbardziej zależy, co uważam go za najbardziej... najbardziej pewny kanał, prawda? Aha. Bo współpraca może być, może i nie być, mogą ją odwołać, więc to jest taki mój najpewniejszy. To traktuję tak jak, no po prostu jakąś taką miesięczną pensję, w zależności od tego oczywiście, ile mam wyświetleń, tyle się zarabia za AdSense'a, no i też od miesiąca. Najlepszy jest grudzień, bo wtedy się wszyscy reklamują. Tak. A styczeń jest najgorszy, nie? Bo już się nikt nie reklamuje, czy tam luty. Luty, no bo w styczniu jeszcze coś tam może być, bo karnawał. Natomiast no, są jeszcze współprace. Najczęściej biorę współpracę na Instagrama, jakieś zdjęcie, Instastory. Na YouTube'a bardzo mało, bo no YouTube to jest takie moje dziecko, nie? Takie moje serduszko. I ja mówię, to są najdroższe współprace, jakby wiesz, no. Dużo więcej dostanie się za sponsorowany film niż sponsorowane zdjęcie. Ale tak mnie to denerwuje, bo wiesz, ja wiem, że widzowie nie będą chcieli tego oglądać, że to będzie miało mniej wyświetleń, będzie mnie denerwowało w statystykach, więc mówię, dobra, wezmę tylko Instagrama, będzie, wiesz, będzie hajs ze współpracy, ale na YouTube tak wybieram tylko te, które są rzeczywiście fajne i co tam może jednak tych widzów zainteresować, bo jak mają przez 20 minut oglądać prezentację kosmetyków i wiedzieć, że to jest reklama i nikogo to nie interesuje, to po co to, nie? A na Instagramie każdy widzi, nie? Post sponsorowany, influencerka robi sobie fotkę,
wiadomo, okay. Przeskrolujesz i do widzenia, nie musisz się tym zajmować. A YouTube, no to tak mi, no mówię, no, no YouTube to jest takie moje dziecko, prawda? No ja o YouTubie marzyłam odkąd, nie wiem, poszłam do liceum. Moja historia z... Nie no, tak, tak, chyba poszłam do liceum. Chyba wtedy odkryłam YouTube'a. Wiesz co, ja poszłam do liceum, było mi się ciężko odnaleźć. Ja w ogóle jestem taką osobą, której się czasem ciężko odnaleźć. Takim dość samotnikiem czasem i potrzebowałam jakichś odskoczni. No to jest tak, to jest mój wielki przyjaciel. No my się znamy 11 lat. Super. A po ślubie jesteśmy niecały rok, więc jesteśmy w związku. Widziałem jakiś kawałek filmiku o ślubie. Tak. W związku jesteśmy, odkąd ja chyba skończyłam 16 lat, taka wielka miłość nasza. Natomiast poszłam do liceum, czułam się bardzo, bardzo zagubiona, nieakceptowana. Ja jeszcze pamiętam, zachorowałam na początku liceum, więc jak był ten czas, że wszyscy się poznali, to ja wtedy leżałam chora w domu, coś miałam, czy z płucami, czy coś, jakaś poważniejsza grypa, więc przez ten pierwszy miesiąc mnie nie było i wiesz, ja przychodzę do klasy, każdy już ma koleżankę, każdy już z kimś siedzi, każdy ma grupę, a ja wchodzę, siama, z kim mam usiąść? No sama, nie? Więc czułam się fatalnie, więc wróciłam do domu, siedzę w internecie, patrzę, jest coś takie jak YouTube i dziewczyny nagrywają recenzje. Ja się czułam, jakby to były moje przyjaciółki, no bo swojej prawdziwej nie miałam. I wtedy się kompletnie w tym zakochałam i wydawało mi się, że no, to jest tylko to, co chcę robić. To było coś cudownego i tak samo mam... Ile to było lat temu? No, to ja miałam 16, to było okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No prawie 11, już po 27 podchodzę, nie? Więc prawie 11 lat temu. No ale oczywiście jak się zakochałam w tym YouTubie, no to nie jest tak, że od razu zaczęłam nagrywać, bo zaczęłam nagrywać na drugim roku studiów. Na drugim roku studiów, nie? Jak sobie zarobiłam na kamerę. Czyli no przez większość tego czasu byłam po prostu widzem YouTuba. Absolutnie zakochanym w tym, że mogę wrócić do domu i się nie przejmować, tylko oglądać dziewczyny, które pokazują swoje życie i czuć się, jakbym miała, wiesz, dobrych znajomych. Więc dlatego ja... Dobra, to jest dla mnie bardzo ciekawa informacja. W ogóle tak bym o tym nie pomyślał, z tego względu, że dorastałem w zupełnie innych czasach. Nikt, kogo widziałem w telewizorze, bo nie było przecież, nawet nie mówimy o YouTubie, nie było nawet internetu, więc nikt w telewizorze nie był w mojej świadomości żadnym moim znajomym. Był, no tak. Osobą niedostępną. Nie. Całkowicie. To jakby Marsjanin, nie? Gwiazda filmowa z Ameryki to już w ogóle, to równie dobrze to może być na Marsie, nie? Jakby... Bardzo dobre spostrzeżenie. Tak. Też tak gdzieś zdarzyło mi się taką analogię zbudować. I faktycznie tak było. A ty śledziłaś polskiego YouTube'a, czy też na przykład coś z innych krajów? Wiesz co, ja śledziłam polskiego, to na początku wiesz polski. A później przez to, że ja miałam studia językowe, no to żeby uczyć się języka, no to oglądałam YouTube'a rosyjskiego i angielskiego. Okej. Bo właśnie w tym kierunku studiowałam. Teraz się wstydzę przyznać, nie? Czemu? No, że się, wiesz, mówi po rosyjsku. Teraz się nie przyznaję. Czemu? No wiadomo, nie? Z tego, jaka jest sytuacja. No i co, jebać Putina i jego ludzi, którzy mu sprzyjają, czyli może to być 60 albo ileś tam procent Rosji w ogóle, to ciężko w ogóle oszacować. Natomiast jakby, no nie no, no słuchaj, no, my, nas, co jest zabawne, no jesteśmy Słowianami, jakieś tam pewne cechy, czy pewne DNA narodu, dzięki Bogu nie całe. No, uważam, że Polacy są dużo mniej barbarzyńskim narodem, a rosyjski jest dosyć, ale język jak język. No. Brzmi trochę jak dzieci gadające po polsku, no, ale oprócz tego może być. No. Ja uważam, że każdy język w ogóle fajnie znać i czy to jest jakiś fajny, czy dziadowski kraj, czy co, to zawsze jeden język lepiej znać. Ja zresztą miałem taką dyskusję, wiesz, kiedyś wracałem z klubu pijany. U nas w Szczecinie są dużo Skandynawów jest, którzy, chyba Norwegów najwięcej, którzy studiują medycynę w szczecińskiej szkole. No i większość tych gamoni nie zna polskiego po 5 latach nic, oprócz jakichś dosłownie, nie wiem, paru zwrotów grzecznościowych. I myśmy kiedyś mieli takiego kolegę,
niestety pod koniec okazał się nie za fajną osobą, ale jakby ta znajomość w trakcie i tak była w jakiś sposób rozwojowa i ciekawa dla obu stron. I on był absolutnym wyjątkiem, osobą, która się bujała z Polakami. A tamci ludzie stanowią taką enklawę zamkniętą, bawią się razem i nie umieją nic mówić po polsku. I ja spotkałem raz takich ludzi, właśnie jak wracałem z owego klubu i tam wyciągałem jakieś pieniądze z bankomatu, oni stali. Ja mówię do nich, wy studiujecie tą medycynę, co? Jesteście Norwegami, tak? Ja mówię, i co? Umie ktoś z was coś... Po polsku ze mną ze mną pogadać? Nie, nic nie umiemy. Mówię, no właśnie, mówię, jesteście bandą arogantów. I ten jeden taki był cwaniaczek i on właśnie mówi, a po co mi ten język? Ja mówię, słuchaj, generalnie to jakby, wiem, że nie jest to na świecie popularny język, natomiast mógłbyś go pozyskać dosyć łatwym kosztem, nie wkładając w to takiego trudu nauki, jak normalnie byś się uczył z zewnątrz i moim zdaniem coś tracisz, bo to zawsze jedną rzecz więcej znać jest dobrze. On nie przyznał mi racji, bo był po prostu aroganckim dupkiem, natomiast no, mi się to wydaje oczywiste, no gdybym 5 lat, nie wiem, studiował czy coś robił w Rumunii, no to wypadałoby, żebym w miarę rumuński znał, no oczywiście. Mimo, że to może nie jest jakiś tam język, który nie wiadomo co, ale potem by się też mogło okazać, że mam niezłą robotę, czy że mogę coś załatwić, bo kurde, mało tak. Kto umie z Rumunami po rumuńsku pogadać. Nie, no, wyszło w zębę. Czy to widać? O mój Boże, widać to. Nie. Ja wygrzebałam. Sorry. No, bardzo dobrze. Mówię, nie no. Tak mówię, nie. Może mi weszło, jak to nie widać, ale było widać. Jesteśmy ludźmi i czasami nam wchodzą jakieś rzeczy w zęby. Tak to jest. No dobrze, czyli współprace są, a ty tak. Jakiś merch też własny robisz? Wiesz co, kiedyś próbowałam, ale powiem ci szczerze, że to chyba nie jest to, co chcę robić. To... Nie chcę, jakby może to głupio zabrzmi, nie chcę, żeby moi widzowie wydawali na mnie jakiekolwiek pieniądze. Czemu nie? Bo nie chcę, po prostu chcę, żeby oglądali mnie. No. Ja im daję rozrywkę, oni mi dają siebie, to, że mnie wspierają, ale ja nie chcę od nich pieniędzy, ja nie chcę ich naciągać na teraz koszulki, długopisy. Ale nie musisz ich naciągać. Wiem, po prostu nie chcę tego robić, nie chcę ludziom sprzedawać rzeczy. Próbowałam tam... Oj, próbuję. Bo może... coś robić, natomiast powiem ci szczerze, że czasem to było bardzo ciężkie, ponieważ ja staram się mieć bardzo dobrą relację z moimi widzami. Jak wypuściłam swoje rzeczy, na przykład dostaję maila, zamówiłam od ciebie czapkę, jeszcze nie przyszła, złodziejko, okradłaś mnie. No. Ja mówię, o cholera, co się stało, nie? Bo miałaś dziadowskie... A poczekaj, zaś ci powiem. No ja mówię, dobra, to dzwonimy od razu, podaję swój prywatny numer, rozwiązujemy sprawę. Aha. Odbieram. No dzień dobry, ja zamówiłam czapkę dla mojej córki. 5 minut temu zrobiłam przelew, gdzie jest czapka? Rozumiesz? Jakby ja nie rozumiałam, czy ktoś sobie robi ze mnie żarty, czy tak, to jest prawda? Tak, robię sobie ktoś sobie żarty, daj proszę. Ale przysłali, jakby zrobili ten przelew, nie? Ta kobieta wydawała się normalną kobietą. Nie była normalna, przecież jest debilką, skoro nie wie, nie, że wiesz co, nie, ona chyba rzeczy nie, powiedziała... nie przychodzą w 5 minut. Nie, ona chyba nie powiedziała, sorry, ona chyba nie powiedziała, że zrobiła, gdzie jest czapka 5 minut temu, czyli bardziej, że zrobiła... Wczoraj wieczorem, wiesz, coś tam. Nie, to miało taki dzień odstępu. No to dalej jest osobą przynajmniej nie znającą rzeczywistości, żeby jej nie umniejszać jeszcze mocniej, no bo przecież paczki wychodzą do 15, może do 16. Jeżeli zamówisz coś po godzinie prawdopodobnie nawet 12-13, to raczej nie dostajesz tego na następny dzień, tylko dostajesz 2 dni później. Ja rozumiem, chyba, ja że jest to gigantyczne miasto, a ty zamówiłaś w Amazonie i przywiozą ci to drony. To na przykład są już miasta w Europie takie duże, gdzie nawet w ten sam dzień dowiozą ci towar, ale też nie każdy. I to i też do danej godziny to musi to spełnić ileś założeń. Ja ci powiem tak, wiesz co, jak będziesz miał ochotę, to porozmawiamy dwa słowa na ten temat, bo może ja będę miał jakieś nawet małe rozwiązanie, a generalnie uważam, że
Tu jest pewna nisza taka, że po prostu te rzeczy, youtuber powinien się zajmować YouTube'em, a takie rzeczy jak merch powinny być zrobione z kimś, kto się zna na merchu, kto ma zaplecze logistyczne, czyli może wszystko wysyłać i to wszystko działa. I jeżeli jakaś paczka nie dojdzie, a tak w ogóle, to nie dojdzie jakaś paczka, bo rzeczy się po prostu pieprzą, gubią i różne rzeczy, to jest ktoś, kto normalnie dzwoni, opiekuje się tą sytuacją, bo tak. Bo... Tak, widzisz, ja to wszystko robiłam sama i później, jak była taka sytuacja, nie, to ja się tak bardzo przejmowałam. Nie, to tak nie może być w ogóle robione. I też, wiesz, no, tak jak mówisz, ja też mam tą samą opinię, youtuber jest od nagrywania filmów. I jak ja się zajmowałam merchem, YouTube'em, wysyłkami, rozwiązywaniem spraw z klientami, to ja potem kompletnie nie mogłam nagrywać filmów. No, ja, bo nie, ja nie miałam w głowie tego, co masz robić, nagrywania, no. Tylko ja miałam w głowie, cholercia, czy ta pani może nie dostała tej paczki, bo kurier ją zgubił, czy może my nie wysłaliśmy, czy dojdzie do niej dobra, czy uszkodzona, czy dobry rozmiar i wiesz, nagle zaczynasz się stresować, ta osoba grozi ci, że będzie pisała negatywne komentarze pod filmem, że jesteś złodziejem. Ja już mówię, o mój Boże, nie? Moi widzowie, co oni sobie o mnie pomyślą? No, że za bardzo przejmujesz takimi rzeczami. Może, ale wiesz, to było też 3 lata temu, nie? To nie jest tak, że... Mam nadzieję, że jesteś bardziej dorosła i wiesz, że ktoś może pisać ci różne rzeczy po prostu ze zwykłej i złej woli. Dlatego, że czuje się nieszczęśliwy i ma ochotę sobie odbić. Też może ktoś pisać komentarz, bo też mu się może nie podobać to, co robisz i niech sobie napisze i co z tego. Jak innym się podoba, a tobie wychodzi to, co sobie założyłaś. Natomiast... Ale powiem ci tak, po prostu nie chcę. Ja wiem, że to może brzmi głupio, ale ja to brzmi totalnie głupio, ale ja nie chciałabym zarabiać więcej, ja nie chcę robić więcej. To, co robię, mi wystarczy. Chcę się skupić na tym, co robię dobrze, rozwijać to, co robię, poprawiać jakość swojego kanału, stosunek z widzami, mieć lepsze filmy. Ja nie chcę zarobić więcej, ja nie chcę rozszerzać mojej działalności, ja nie chcę teraz iść do show biznesu, do programu, nie chcę robić merchu, chcę robić dobrze to, co robię teraz. Może to mi się kiedyś odbije czkawką, może będę wtedy biedniejsza niż inni youtuberzy, trudno, ale to chcę robić, w tym czuję satysfakcję, nie czuję satysfakcji w sprzedaży jakichś rzeczy moim widzom. Ja zawsze na przykład, nie wiem, jak robiłam jakieś live, ja nie chciałam, żeby oni mi przysłali pieniądze, ja nie chciałam dostawać donate'ów, ja się z tym fatalnie czuję. Czuję się dobrze z tworzeniem darmowego kontentu dla moich widzów. Uważam, że to jest fair. Więcej nie chcę. Słuchaj, z donate'ami to mogę jeszcze zrozumieć, chociaż ja tam robię bardzo rzadko live, ale jak robię, to chcę donate'y. Ja nie mam żadnego problemu, żeby cashować w miarę, co się da. No oczywiście bez czegoś, co ja uważam za okropne, ale to już co innego. A druga rzecz jest taka, że uważam, że merch jest super i że można by było Cię do tego przekonać, gdyby ten merch miał sens, szło za nim coś fajnego i gdyby pasował do Ciebie i tak dalej. No ja nie wiem, co jest złego w tym, nawet w pospolitym t-shircie, jeżeli ten t-shirt jest fajny, opatrzony w jakiś ciekawy sposób, dotyczy jakiejś danej sytuacji na przykład, uważam, że to może być fajne. No, na pewno wielu widzów na pewno by chciało mieć coś ode mnie. Zastanowię się, ale jak mówię, na razie czuję satysfakcję w tym, co robię, chcę rozwijać to. Jak będzie pomysł, jak mnie przekonasz, jak porządnie się za to wezmę, wynajmę firmę, która będzie się tym zajmować, okej. Okay. Ja na razie, wiesz, muszę też ogarnąć jakieś rzeczy wokół siebie, prawda? Ja szybko... czasem mam wrażenie, że przez to, że tak zaczęłam nagrywać, wiesz, w wieku tych 20 lat, skończyłam studia i już się rzuciłam na YouTube'a, to w pewnym sensie dorosłam w niektórych rzeczach za szybko, a w niektórych w ogóle nie dorosłam. Rozumiesz, o co chodzi? Jakby mam wrażenie... Ojojku, jaka mądra młoda osoba! Mam wrażenie, że w niektórych rzeczach jestem zbyt... Mam taką, wiesz, jestem już zbyt stara, zmęczona, jak taka stara, 40 zmęczona życiem, a w niektórych zachowuję się po prostu jak taki gówniarz niedorośnięty, bo wielu rzeczy,
które moi znajomi doświadczyli, ja po prostu nie doświadczyłam, nie? Ja w wieku 20 lat... No co, że powinnaś dwójkę dzieci mieć, czy o co? Nie, nie chodzi o to, ale ja nie mogę w wieku... Ja nie mogę teraz, jak moi znajomi, upić się i iść w centrum Warszawy drzeć mordę. Czemu nie? No bo... Bo masz... Pewną, wiesz, odpowiedzialność. Tak? Pewien rodzaj kanału, który prowadzę. To jest, no, też, to jest też jakiś kanał taki z drugiej strony, nie wiem, w którym ty przedstawiasz jakąś osobę, no nie wiem, to nie jest jakaś oaza religijna, a ty nagle pójdziesz i tam kurde, wiesz co, nawijałeś, że... Nie chodzi o to, tylko po prostu, wiesz, nie chcę, żeby ktoś mi zrobił zdjęcie i potem rzucał do internetu, o, pijana youtuberka słania się na ulicy, bo jak ktoś, wiadomo, mniej nierozpoznawalny... Kurde, ty dbasz o PR, no dobrze, słuchaj. Ktoś, nie, w sensie dbam o PR w takich rzeczach. Ja nie chcę, żeby moi widzowie tego widzieli, prawda? Nie przeklinam zbyt często na filmach, bo nie chcę, żeby tego słuchali. Ale w wielu rzeczach jestem bardzo kontrowersyjna. Ja mam bardzo wiele kontrowersyjnych przemyśleń i wiele kontrowersyjnych tematów podejmuję, ale z drugiej strony po co mają mnie widzieć pijaną, łażącą po Warszawie, nie? Nie, no słuchaj, nie mówię ci, że mają cię widzieć, tylko po prostu też chodzi mi o tą myśl, że no... W mojej opinii osobistej nie byłaby to jakoś potwornie zdrożna rzecz i mi się na przykład nie podoba jedna rzecz w ogóle w show biznesie albo w szeroko pojętym rozpoznawalności człowieka, to jest nie podobają mi się chyba w sumie dwie rzeczy. Jedna też, że cały czas nie cały czas, ale często ludzie próbują udawać takich nieludzkich, no szczególnie w tych dużych mediach, jeszcze nazwijmy to oldschoolowych, na przykład w jakiejś takiej telewizji publicznej, mainstreamowej. No oni wszyscy są grzeczni, tego potem mamy przykłady, jak gdzieś tam się zdarzyło, że jakaś kamera za długo nagrywała i nagle okazuje się, że Kamil Durczok tak miał, tak, że przeklinał i tego. No to jest dziennikarz, no z twojej kości bluzga jak szewc, co od niego chcieć w ogóle, a my tam próbujemy cały czas tak ugrzeczniać to nasze życie, gdy ono takie nie jest, no, ja mam z tym problemy. Też oczywiście to jest dyskusyjna sprawa, bo mi nie chodzi o to, że wszędzie trzeba klnąć i bąki puszczać, ale wydaje mi się, że troszkę można byłoby wyluzować. A druga rzecz, jaka jest w mojej opinii okropna, straszna, wstrętna i w ogóle wymagałaby jakiejś poprawki prawnej, tak? To jest inne traktowanie. Mam nadzieję, że powiesz to, co ja myślę, bo ja też tego nie lubię. Dawaj. Inne prawo dla osób publicznych. A, to nie to myślałam. Okej, okay, to zaraz ty mi powiesz, co ty myślałeś. No chodzi mi o inne prawo dla osób publicznych, że skoro ktoś jest osobą publiczną, to można mu robić zdjęcie czy coś. Uważam, że inne prawo jedynie dla kogo powinno być, to ewentualnie dla polityków, z tego względu, że po prostu żyją z naszych podatków i jednak powinni na swój sposób nam służyć. Znaczy służyć, może służyć, nie służyć, no za pieniądze służyć, więc to nie jest taka czysta tylko i wyłącznie służba. Natomiast są zawody, które niestety wymagają popularności bądź bardzo ciężko jej uniknąć, no, chociażby muzyk, jeszcze są na to sposoby, tam ktoś, nie wiem, czapką głowę przykrywa albo w masce łazi albo coś, no ale już na przykład będąc aktorem, no przecież nie będziesz cały czas w kominiarce grała wszystkich ról. Ktoś w związku z tym ma prawo cię fotografować, jak mu się chce, łazić za tobą, wręcz ci dokuczać, stalkować chyba się mówi, i w ogóle i jesteś inaczej traktowany. Jakim prawem? Jakim prawem w ogóle ktoś ma prawo dociekać jakiejś twojej prywatności? Co to w ogóle ma być? To powinno być karane. Zawód paparazziego powinien polegać na tym, że taka osoba grzecznie podchodzi, pyta się, przepraszam, czy mogę panu zrobić zdjęcie, a ktoś mu odpowiada, tak, proszę bardzo, albo nie, dziękuję. I to jest koniec rozmowy. A nie, że ktoś za kimś lata siedzi na drzewie, a jeszcze wręcz kiedyś oglądałem taki wywiad
z Doną, gdzie ona opowiadała, że miała takich ludzi, którzy po prostu prowokowali najzwyczajniej w świecie. O, chyba oglądałam ten wywiad, że wyrywali jej listy i czytali chyba tak. W bloku no. Jej prywatne listy, no. Jakieś tam rachunki, mając nadzieję, że wyjdzie. Nie, no właśnie, to jest, no to jest jakby poziom uważam, że ktoś taki straszny. Powinien zostać uderzony bardzo mocno w twarz, tak żeby go długo bolała. No pewnie wielu z nich zostało, no nie? No a myślę, potem, że nie potem, bardzo, no. Potem odwracają kamerę i płaczą, no nie? Że o Boże, no ja grzecznie stałem, a ta gwiazda... Kanye West chyba miał taką sytuację, nie? Jego tam tak mocno napastowali, ja nie Kanye pamiętam. Westa to pewnie cały czas prowokują. No. I to, bo... No, a to jakieś takie straszne kurwa. Rzeczy. Tam, nie wiem, czy też wiesz, może źle zrozumiałam angielski, też nie chcę powiedzieć, ale... Miał chyba raz taką sytuację, że paparazzi jego córkę się pytał, żeby go sprowokować, czy na pewno jesteś córką Kaniego. Czy to twój tata na 100%? Jesteś pewna, że to twój tata? To są zachowania bardzo nieeleganckie, nie na miejscu i powinny dlaczego być... Dlaczego Kanie zrobił coś paparazzi, nie? Bo szukać, prawda? Ja wiem, o czym mówisz. A co ty chciałaś powiedzieć? Bo... Co ja bym chciała powiedzieć? To... Nie, bo ty powiedziałeś, tak. Chyba już wiem, o czym tak, myślisz. Co mnie denerwuje. Mnie no. Denerwuje brak ochrony dzieci na YouTubie. Absolutny. Możesz sobie, przepraszam, zrobić dziecko i zrobić z niego popularność na swoim kanale. Dajesz go na każdą miniaturę, na każde zdjęcie. Tańczysz sexy tańce na TikToku z tyłu dzieciaki, masz 5 razy więcej wyświetleń. To dziecko nie dasz rady zgodzić się na to. To mnie tak boli, bo ja pokazuję siebie w internecie, ale jeżeli zajdę w ciążę, nie powiem nawet płci mojego dziecka. Być no, może. Może gdzieś zobaczą mnie, że przebiegło chyba chłopiec, ale... Po ścianie. Coś... Dziecko szatana. Nie wiedziałam, że jej się takie walnięte urodzi. Nie. Chodzi mi o to, że wiesz, że to, ta osoba nie może się na to zgodzić, nie jest świadoma, jakie czekają ją konsekwencje, bo w przedszkolu ktoś powie, czy tam, nie wiem, Zosiu, Kasiu, chcę od ciebie autograf, no nie? Dlaczego, nie? Kim jestem? A ja cię nienawidzę, bo nie podoba mi się odcinek jakiś tam z tobą, bo źle się bawiłaś z zabawką. Te dzieci nie rozumieją, nawet zgadzając się, możesz się zapytać dwulatka, hej, chcesz być na YouTubie? I on ci powie, tak, mamo, chcę, no nie? Słuchaj, powie ale generalnie nie wszystko, się co mu odpowiednio zaintonuje, tak, żeby to chciał. Tak, tak, to jak z moim psem, nie? Jak mu powiesz, ej, chcesz, żebym ci obciął głowę? Jasne, chcę. No tak, no. Odpowiednio to powiesz tak. Tak samo jak do mojego psa. Czasem go łaskoczę i mówię, ej, ty głupi, ty. A on się cieszy, bo nie rozumie, no nie? No, byle rozumie mu dawać emocje, atencję. A nie rozumie słów. Słów, tak. Normalna rzecz. Zresztą tak. Akurat z tym mają problem również bardzo często dorośli ludzie. Też nie rozumieją słów, rozumieją tylko emocje. Jak się wypowie coś w miarę normalnego, na przykład zdenerwowanym, to oni już odbiorą, że się na nich krzyczało. Mimo, że znaczy, że się ich na przykład im ubliżało, mimo, że się im nie ubliżało, tylko się miało podniesiony głos, bo się było zdenerwowany. To często coś takiego występuje. Ten brak ochrony dzieci mnie bardzo denerwuje. W Polsce okay, to jest bardzo jest ciekawe. To, w Polsce ale... jeszcze tego tak bardzo nie ma, ale w Stanach to, co robią te kanały. Ostatnio jeden kanał miał jakąś taką wielką dramę, bo nie pamiętam, co temu dzieciaczkowi się stało, ale on przestał oddychać, jego ojciec to, wiesz, nagrywał, nie? A potem powstał z tego ty film. Mówisz. Nie nagrali tego całego, ale wiesz, jak ratownicy ratowali tego dzieciaczka, to on zdążył zdjęcie nagrać, potem film o tym nagrali, pokazują jego praktycznie nagie zdjęcia, bo ten dzieciaczek ma tylko pampers, no. A ma już, nie wiem tam ile ma, 5 lat, czy tam 4, no wiadomo, no, dzieciaczek chory w szpitalu. Jakbym zobaczyła, że moi rodzice coś mi takiego zrobili, to bym oszalała chyba. No dobra, ale słuchaj, zobacz, że zastanawiam, to jest ciekawe, zgadzam się z tobą, tylko, że w sumie ta sytuacja w ogóle nie jest żadną nową sytuacją, bo przecież tak się też kreowało młode gwiazdy bardzo dawno temu, jak jeszcze tak. Nawet internet nie istniał. No, chyba doskonałym na swój sposób przykładem jest Michael Jackson. Oczywiście nie tylko Michael, no Britney Spears, gwiazdy bardziej już mojego pokolenia, Miley Cyrus, te wszystkie osoby, no teraz, kiedy już się pokończyły kontrakty, mogą wreszcie mówić, mówią, że to była dla nich ogromna trauma, bo w wieku 4 lat one już miały pełen makijaż, pełną perukę, one już grały tyle ról, że nie wiedziały, kim same są, no nie? Więc teraz ci ludzie... Oprócz małego skutku ubocznego, jak 100 czy 200 baniek na koncie... Tak, chociaż na terapię sobie mogą pozwolić u dobrego terapeuty, tak. No nie?
tak. Przynajmniej jest na terapii i na waciki. Oczywiście, no wiesz, no zawsze można powiedzieć, rzeczywiście, no wszystko ma swoje plusy i minusy. Gdyby zaczynali drogę jako piosenkarz, załóżmy nie jako dziecięca gwiazda, tylko w wieku właśnie 18 lat, czy by im się tak udało? Pewnie nie, prawda? Gdyby nie weszli do tego świata w tym wieku, gdyby nie mieli w tak młodym wieku, gdyby nie mieli znanych rodziców, może by im nie wyszło, nie? Ale no to właśnie, no, sprawa zdrowia psychicznego, sprawa pieniędzy, co się wybiera, nie? Gdzieś to trzeba wypośrodkować, to jest bardzo trudny temat. No jest, myślę, że każdy... Nie rozwiążemy go teraz tutaj. Nie, myślę, że każdy po prostu z tych przypadków należałoby rozważać indywidualnie. Tak, tak, oczywiście. To w tym przypadku to było ok, a w tym to nie, a zresztą na samym końcu i tak gówno wiemy, bo przecież nie byliśmy tam na miejscu, więc nie wiemy, jak to było. Okej, powiedz mi teraz tak, czy... Ty powiedziałeś, że jednak mimo swoich dużych wyświetleń, bo subskrypcji masz dużo, to jesteś gdzieś na uboczu tego YouTube'a. Ty miewasz jakieś krosy z innymi ludźmi z twojego otoczenia, czy w ogóle nie, czy jak to jest? Mało mam, wiesz, pierwsza, powiem ci szczerze, że mi się zbytnio nie chce, nie chce mi się jechać, po prostu nie chce mi się jechać, bo ja mieszkam w małym mieście. Ja mam prawo jazdy, ale ludzie, którzy mieszkają na przykład w Warszawie, często youtuberzy mieszkają właśnie w Warszawie, no to do nich trzeba przyjechać, no bo no, zazwyczaj nie umieją jeździć autem albo nie mają nawet auta, co jest jakby okej, nie? Ja po prostu wychowałam się na wsi, wiek 18 lat, od razu idziesz na prawo jazdy, od razu na traktor i na pole. Oczywiście! Nie no, na traktorze to jeździłam bez prawa jazdy, no daj spokój. No. Gdzie mnie tam policja skontroluje, jak ja za lasem jeździłam? Okay. Mam fajny lasek. Nie, no więc my 18 lat już dostajesz prawo jazdy. No musisz jeździć, bo inaczej się nie dostaniesz, więc ja jeżdżę. Więc muszę pojechać, zabrać te wszystkie, wiesz, aparat i wszystko. Ja się trochę stresuję. Wiesz, o co chodzi? Po prostu ja się stresuję, trochę może to po mnie nie widać, nie? Ale ja byłam tobie taka wdzięczna, że wiesz, ty przyjechałeś do mnie, bo ja mówię, cholercia, więc do kolejnego będę musiała jechać, bo pewnie kolejny będzie siedział i do niego trzeba przyjechać. No wiesz, gdybyś miała do mnie przyjechać, to tak w ogóle to do Szczecina, no albo do Warszawy, w której bywam. Natomiast no, do Szczecina to już daleko i to no i chyba, żebyś zrobiła sobie z tego z mężem fajną wycieczkę. Szczecin jest super, więc można tak zrobić. Tutaj, a jeśli chodzi o Warszawę, no nie będę tutaj nie wiadomo czego zdradzał, ale to no, nie jest daleko, to jest przecież rzut beretem, tak na dobrą sprawę. Nie jedna osoba, moim zdaniem, by powiedziała na twoim miejscu, że mieszka w Warszawie. Nie, co ty no. Mieszkam w mniejszym mieście pod Warszawą, kompletnie z Warszawą niezwiązanym. To nie mówię tego po to, żeby, bo Warszawa jest zła, bo uwielbiam Warszawę i chciałabym się bardzo tam przeprowadzić. Na razie zbieram pieniądze, sytuacja jest jaka jest, a bardzo nie chcę zbytnio brać jakiegoś wielkiego kredytu, więc wolimy to odłożyć na razie w czasie. Wolimy być bardziej zachowawczy. Natomiast no, Grójec to jest, wiesz, zupełnie inne miasto, prawda? Tak więc no... No ale blisko to jest, no, pod Szczecinem, nie wiem co jest Stargard, no to jest może tam dosłownie 10 km bliżej niż wy, ale to nie jakoś specjalnie. Ludzie ze Stargardu podejrzewam, że... Ale Warszawa jest inna. Wiesz co, ludzie, może nigdy nie wychowywał, bo nie wychowywał się w okolicy Warszawy, nie? W Warszawie... Nie wychowywałem się, no wiadomo, wychowałem się w Szczecinie. Tak, no, w Warszawie jest tak, że mieszkasz w Warszawie, no to jesteś warszawiakiem, ale kilometr poza Warszawą jesteś Słoik. No nie? Więc, a jak ja mieszkam w Grójcu godzinę od Warszawy, to nikt mnie nie powie, że ja jestem warszawianka, no co ty. Ale pomijając to, co z tymi krosami? No właśnie, więc sprawa tego, że czasem mi się nie chce jechać. Jestem też tak po prostu, no może tego nie widać, ale ciężko mi tak do kogoś napisać, hej, siema, nagrajmy krosa. Czasem się wstydzę. Czasem obawiam się też komentarzy, że się na kimś wybiłam. Ja się bardzo, bardzo tego bałam. Że będę miała komentarze, że o, ten ktoś cię wybił, bo niestety to trochę wraca, jeżeli ktoś zbudował swój cały kanał na krosach, może się okazać później, że nie ma swoich widzów, tylko ma widzów wszystkich innych, a później pojawia się jakaś drama i nie ma potem może nikogo. Nagrać rapowy kawałek, mam nosa do krosa. O. Mam nosa do krosa. No, to wtedy mam coś takiego. Nosa do krosa. Mam nosa nagrać. Do krosa. Ja mam nosa do krosa. Mam nosa do krosa. Mam nosa do krosa.
Mam nosa do krosa. Mam nosa do krosa. A o mnie można, ona nie ma nosa do krosa. Ona nie ma nosa do krosa. Nie ma tutaj krosów. Nie będzie miała dużo osób na swoim kanale. Ale zobacz, zgromadziłam dużo, bardzo dużo, bez krosów, nie? To, tak. Jest, to jest jakby moja duma. I to jest moja duma, że zbudowałam swój kanał nie na innych osobach bardziej popularnych ode mnie, tylko na sobie, no nie? A ja sobie myślę w ogóle jak, nie? Dlaczego ktoś chce mnie oglądać? Ja nic nie potrafię. Ale jakoś chcą. Może dlatego, że nic nie potrafię. Wiesz co? Taka stypiara. Może być coś takiego, że tak, słuchaj, no ja nie będę ci mówił, że to jest materiał, który ja czuję, rozumiem, no, wiadomo, i to w ogóle nie jest dla mnie w żaden sposób, natomiast mam też pojęcie takie, że przy niektórych osobach, może być, przy wielu, bardzo wielu osobach z YouTube'a może być takie poczucie, że trochę coś, co ty powiedziałaś, i to ja się dzisiaj czegoś dowiedziałem. Czyli, że ty miałeś poczucie, że ktoś, kto to robi, jest twoją przyjaciółką, mhm, i że widzisz w tych osobach trochę kogoś takiego jak ty. To nie jest jakaś, nie wiadomo, Bóg wie jaka osoba, która, nie wiem, nagle śpiewa operowym głosem czy coś, tylko po prostu ktoś taki, kto mógłby obok mieszkać. I to jest też może dla ludzi ważne. Ja akurat... Oglądając, ja rozmawiałem kiedyś z Red Lipstick Monster, i chociaż jej kanał jest bardziej skoncentrowany na urodę, tak, i na to makijaż i tak dalej, no to tamten kanał to ja rozumiem totalnie jakby jego potrzeby tworzenia, z tego względu, że no po prostu, no nie wiem, no byłbym dziewczyną, chcę sobie pomalować rzęsy, nie wiem jak się maluje rzęsy, piszę jak się maluje rzęsy i teraz Red Lipstick Monster mówi jak się maluje rzęsy. Widziałem twoje filmy, gdzie robiłaś testy jakichś produktów z danego sklepu czy z jakiegoś miejsca, to uważam, że może być pożyteczne. No, nie ktoś chce wiedzieć coś na ten temat, proszę, ogląda film i idzie i sobie wybierze to. Tak, albo sobie powie, ona wciska kity, albo sobie powie, no w sumie to nawet powiedziała, że tego, i to faktycznie jest spoko. Więc to ma ten, to ma jak najbardziej sens. No, reszta, no to jest totalnie nie w moim stylu i niezrozumiałe, natomiast jakby akceptuję fakt, iż ludzie zarabiają sobie pieniądze i nie widzę w tym jakiegoś czegoś, żeby tutaj było krzywdzenie kogoś z tego tytułu, bo jakby ta przestrzeń YouTube'a już mi się nie podoba, znaczy nie podoba mi się, gardzę nią po prostu całkowicie. Która? Taką, gdzie ludzie, nie wiem, kogoś poniżają, robią jakieś, wiesz co, tam pranki. No, pranki też mogą być śmieszne i fajne, mogą być po prostu fatalne i debilskie. Kiedyś oglądałem takie amerykańskie, jak gdzieś na przykład jakaś banda z jebów idzie na jakąś czarną dzielnicę i się do chłopaków tam odzywa w jakiś obraźliwy sposób i potem krzyczą, it's a prank, bro, i to się kończy jakimś strzałem w mordę, i bardzo słusznie. Co on sobie myśli, że on pójdzie i komuś powie, to jest żart, a wcześniej mu nachara w mordę, czy co? No, to jest jakiś idiotyzm, no. To nie jest żart. Żart to jest coś, co no kurde, no faktycznie jakikolwiek jakiś pomysł ma, no. Trzeba też wywołać uśmiech w tej osobie, co była prankowana, a nie dać jej poczucia, że została wykorzystana dla twoich wyświetleń, nie? No, fajne, tak, no. No, zgodziłbym się z tobą. A jak to u ciebie jest z tymi obejrzeniami? One ci się utrzymują na stałym punkcie, czy trochę też spadają? Bo ty chyba takie najmocniejsze filmy to jednak masz sprzed paru lat. Wiesz co, teraz mam bardzo wysokie wyświetlenia, ponieważ nagrywam shortsy. Aha. I to jest coś, co na YouTubie najwyraźniej idzie, więc z 3 milionów wyświetleń wzrosło mi do 13 milionów. Masz miesięcznie? Miesięcznie. 13 milionów? Tak. No tam wiesz, 12,5 milionów, bardzo 14. Bardzo ciebie nie lubię. Przepraszam. Wiesz, no obraziłam się. No, tak wzrosło. Nie chcę tutaj mówić, wiesz, 13, czasem jest 12,5, czasem jest 14, nie? Ale całkiem sporo. No wiesz, starsze filmy po prostu też nabierają wyświetlenia, nie? Bo wrzucę jakiś filmik,
i patrzę, o matko, ma tylko tyle wyświetleń, a za 3 tygodnie już ma 2 razy więcej, no bo też ludzie obejrzą. No a tak niektóre takie większe filmy, taki największy film, który ma chyba 7 milionów wyświetleń, to jest sprzed, może sprzed 3 lat, ale wiesz, no okej, jeżeli mnie ludzie przestaną oglądać, jeżeli będę miała mniej wyświetleń, jeżeli ta ilość moich fanów będzie się zmniejszać, to będzie, nie? Ja nie będę płakać, ale... No właśnie boję się, że może będziesz, mówiłaś, że cały czas sprawdzasz te... To są takie rzeczy, wiesz, takie małe uzależnienia, które mi wchodzą, a później uspokajam się, mówię, to jest po nic, nie zakochuj się w liczbach, one nic nie dają i wiesz, i już o tym zapominam. Natomiast ja mam takie fazy, że ja bardzo cisnę i wtedy właśnie wypuszczam takie filmiki, które właśnie się wybijają na dużo wyświetleń, a później na przykład już jestem tym zmęczona i wypuszczam bardziej takie filmy dla moich widzów, jakieś takie mniej, które wiesz, będą miały wyświetlenia. No bo jak jesteś youtuberem i nagrywasz od 6 lat, to wiesz mniej więcej, jaki film będzie tym filmem na 1 milion, a jaki mniej więcej, możesz przewidzieć mniej więcej, gdzie to się zatrzyma. Są filmy, które nie przewidzisz. I czasem, wiesz, no czasem masz taki dzień, że wymyślisz film i mówisz, o matko, o, będzie miał 2 miliony, na pewno, nie? A czasem miesiąc i myślisz, kurczę, ja nic ciekawego w głowie nie mam, nic w moim życiu się nie dzieje, nie? No, ja biorę inspirację z życia, a czasem moje życie wygląda tak, że wstaję rano, idę zmywać podłogę, wyprowadzić psa, nagrywać film, nic się ciekawego nie dzieje, nie mam żadnych ciekawych przemyśleń, no to wtedy też content nie jest jakoś szczególnie ciekawy, a potem ma, wiesz, dobra, ja muszę powiedzieć o tym i mam 15 filmów wypisanych i każdy ma super wyświetlenia. No ale teraz właśnie bardzo poszłam w nagrywanie shortsów, nagrywam je codziennie, więc no z 3 milionów na 13 milionów to wiesz, jestem prawie 300 chyba procent polepszenia wyświetleń, więc jestem z tego dumna. No nawet więcej, ale shortsy przynoszą szmal, bo chyba... Nie. No właśnie, kurwa. Z shortsów jest tylko taki bonus shortsowy. Ten bonus shortsowy dostaje się od YouTube'a, jakby taką nagrodę za nagrywanie shortsów, ale to jest... Co, algorytm lepiej cię promuje? Mogę ci dać nawet cenę, jak chcesz, no Jezus. Za cały miesiąc nagrywania shortsów codziennie, no to zarobiłam 500 zł. Kurde, to dostałam. No, ale ja tego nie robię dla hajsu, robię to dlatego, że moi widzowie lubią oglądać te shortsy. To polepsza wyświetlenia mojego kanału, polepsza wyświetlenia większych filmów. Nie wiem, realizuje się w tym. No dobra, ale słuchaj, no dalej jest to biznes, no przecież rozumiem, no, z tego dzięki... żyje. No, gdybyś rozumiem, teraz tak, to by na przykład miało wiesz... zlecić do zera, no to musiałabyś sobie jakąś tam robotę znaleźć albo nie, ewentualnie... Nie, no ale wiesz, no nadal zarabiam z moich dużych filmów, które nagrywam regularnie, no nie? Mm-hmm. I to mi też polepsza wyświetlenia kanału, więc polepsza mi też jakby wyświetlenia tamtych filmów. Mówię rozumiem, czyli tylko... to jest marketing. No to tak. Jest reklama. Też wiesz, no jak mam więcej wyświetleń, jestem bardziej rozpoznawalna, przychodzą do mnie większe współprace, no nie? To spokojnie. A raz na jaki czas musisz... masz współpracę? Często. Tak? 2 razy w tygodniu. Czyli jakoś widzę, że dajesz radę. Dam radę. Słuchaj, o mnie 100 się tysięcy robisz miesięcznie? Dobra, lepiej robisz skubana. Nie chcę ci nic mówić! Nie. Zarabia więcej niż 100 tysięcy miesięcznie! Nieprawda, nie powiedziałam tak. Widziałem w twoich oczach. Widziałem. Powiem ci tak, są lepsze, są gorsze miesiące. Teraz jest na pewno. Słuchaj, dobrze. Ale zarabiaj! Ale bywa też dobrze, bywa zarabiaj też dobrze, nie? Bywa też dobrze, bywa też dobrze. Co mam ci powiedzieć? Bywa też dobrze. No. W grudniu bywa fajnie, nie? No to jest, ja wiem, no to w grudniu to ja dostaję. W grudniu bywa fajnie. Ale wiesz, no bywa też mniej fajnie, jak nie ma współpracy, wtedy ma się tylko za cenę wyświetlenia i wtedy to ci... 40 tysięcy, nie wiadomo jak żyć od miesiąca do miesiąca. No ale widzisz, jeżdżę mini Cooperem, nie rozbijam się, jakby swoje pieniądze inwestuję. Ale słuchaj, dziewczyno, rozbijaj się. Ja nie, ale mi to nie daje radości. To bardzo źle, to bardzo mi źle, bo nie dają radości. Jejku, Sasz, no ja ci podam numer konta, zawsze jak nie będziesz wiedziała, co z nimi zrobić, to wyślesz do mnie. Ja ci nagram filmik cały uśmiechnięty, jak mi dają radość. Tak zrobię. Mam swoje, wiesz, jakby pasje, mam mojego psa, mam książki, a pieniądze zbieram, inwestuję, mówiłam, chcę zebrać na mieszkanie.
nie interesuje mnie wypożyczanie aut, nie interesuje mnie rozbijanie się Lamborghini, bo mi znajomi mówią, mów Lamborghini, a nie Lamborghini, bo ja mówiłam wiem, Lamborghini. Kurde. Mi się już wydaje, że właśnie wieśniackie jest mówienie Lamborghini. W ogóle wieśniackie już jest wszystko, nie? A ja jestem taka wieśniara i ja to noszę jako koronę na głowie. No i dobrze, no kurde, bo ja jesteś wieśniara. Ze wsi, co masz kurde, nie totalnie ten. Totalnie ze wsi, co mam powiedzieć? No, no i bardzo dobrze. To mi się podoba, to jest na plus. Jak człowiek ma dystans i się nie unosi, to jest okej. Okay. Powiedz mi, jak wyglądają twoje relacje z ludźmi, którzy śledzą to, co robisz, i jeszcze coś mnie bardzo interesuje, czy ty siedzisz trochę w analityksie i patrzysz, jaki to jest przedział wiekowy. No zakładam, że płeć to dziewczyny będą głównie, ale no, może się mylę. Są też chłopcy. Czasem jak to mówię, jasyś to są, u mnie też dziewczyny też są jakieś, ale niestety mówię, nie wiesz, tyle, co powinno być. Hej dziewczyny, to mi potem piszą chłopcy, wiesz, nie tylko dziewczyny, hej, nas też. Zaraz, tu... zaraz. Tak, więc z ich jestem również bardzo zadowolona. Momencie, muszę się napić. Okej. Okay. Dobra. Dziewczyny w różnym wieku. Powiem ci, że bardziej patrzę nie na analitykę YouTube'a, bo tam można po prostu inny sobie wiek wpisać, nie? Bardziej przez ludzi, którzy mnie poznają, i to jest tak naprawdę od takich dzieci 8-letnich po kobiety 40-letnie, więc to jest pełen pakiet. Tylko po prostu zachowanie jest inne, nie? 8-latka do mnie przyjdzie się przytulić, a 40-latka bardziej powie, kojarzę cię, nie? Czasem nawet mówią, kojarzę panią. Ja mówię wtedy, ja nie jestem taka stara. No, więc wiesz, tam różnie. Ale to jest cały wachlarz ludzi. Też to, że ktoś mnie rozpoznał, nie znaczy, że jest moim widzem. Po prostu moją mordę rozpoznał. No okej, okay, ale... Ale jakiś, podejrzewam, że gdzieś tam główny trzon targetu chyba jest coś takiego, czy nie? No. No myślę, że według analityki to jest tak 18-24, ale myślę, że to jest na pewno niżej. A, no właśnie, bo ja bym rzucał, że jest trochę niżej. No, tak, zawsze tak trzeba na samego czuję, ale no. 18-24, aha, okej. Okay. Tak mi pokazuje YouTube, ale no mówię ci, to nie są jakieś takie statystyki, na których można polegać. To jest od dzieci po naprawdę dorosłe kobiety, które piszą mi, że nie wiem, oglądam cię, mam trójkę dzieci, prawda? A ja mówię, wow, nie, to ty jesteś już dojrzałą osobą, a ja jestem jeszcze glup. więc tak. Ale mam trójkę dzieci, no i ten, siema tu Julia, 16 no, lat. No, wiesz. Walę dzieciaki co roku od 13 roku życia. Nie, może są takie osoby, wiesz. Nie, no w Brazylii pewnie jest więcej. Chyba najmłodsza osoba w ogóle, przynajmniej kiedyś jak czytałem, która zaszła w ciążę, to była w Brazylii. Tak? Tak. Coś było takiego, no. Miała chyba 8 albo 9 lat, coś w tym stylu. No to jest wielka tragedia. No nie, no to już jest w ogóle jakaś... To już jest jakaś w ogóle masakra. No, to jest wiesz, zbrodnia. Przecież to... Kurde. Wiesz co, widziałam takiego śmiesznego TikToka, jak dziewczyna nagrała, że kiedy masz 30 lat i nadal boisz się, że zajdziesz w nastoletnią ciążę, nie? I to, okay, jest fajne. To jest to, co mam ja, i to jest to, co ci mówiłam, jak mówiłam, że w niektórych sprawach jestem zbyt dojrzała, a czasem się łapię na tym, że o Boże, a jak będę w ciąży, jakie to powiem rodzicom, miałam dopiero 18 lat. Nie, mam 27, kurna, nie? Moje wszystkie koleżanki mają trójkę dzieci, a jeszcze sobie nie uświadomiłam, że ja już jestem, wiesz... Ten czas przeleciał bardzo, nie? I tak się troszkę zaczynam bać, bo czasem te dwa światy właśnie tego, że gdzieś czuję w sobie jeszcze dzieciaka, a gdzieś już czuję w sobie osobę bardziej dojrzałą, one się stykają, ale czas na mnie nie poczeka, nie? Jeżeli wiesz, o co mi chodzi. Znaczy, no słuchaj, no to jest już ten moment, no, gdzie człowiek robi się starszy, bo no. Jest jeszcze taki moment, gdzie chcemy się robić starsi, a potem już tak. Przychodzi ten moment, gdzie niekoniecznie chcemy być starsi. No już te urodziny, no więc, to takie bardziej smutne, nie? No, choć ja nie, się nie przejmuję. No już bez przesady, no przecież ty, słuchaj, też nie jesteś jakąś, wiesz co, tutaj babulinką. No, nie, to... nie, słuchaj, ja czekam na moje urodziny, są za 2 tygodnie, czy tam 3. Ja będę je w pełni świętować, będę świętować te, kolejne. Ja mam takie podejście, że wiesz, śmierć, przepraszam, że wchodzę na takie tematy, ale śmierć może cię spotkać, czy jesteś piękny i młody, mając 20 lat, czy jak masz 60 lat. No nie jest nam dane, wiesz, o co chodzi. I bez różnicy, ile mamy lat, najważniejsze, na ile się czujemy, najważniejsze, karmić tego swojego dzieciaka w sobie,
A kiedy przyjdzie na nas czas, to przyjdzie, nie? Możemy być młodzi i przyjdzie czas, a możemy mieć dopiero 90 lat, prawda? I przyjdzie czas. Ważne, żeby we śnie, tak jak mówiłeś z Krzysztofem Stanowskim, nie? Tak, tylko wiesz, z czym jest problem, że chyba bardzo często, jeżeli jesteśmy przy tym zjebanym temacie, to umieranie we śnie to podobno nie jest to, co nam się wydaje. Wiesz co, jak możemy powiedzieć, jak byś chciał umrzeć? Wiesz, jak ja bym chciała umrzeć? Ja bym chciała umrzeć w szpitalu otoczona najbliższymi, z którymi się godzę, mówię im wszystkim, kochani, nie przejmujcie się, żyjcie dalej. Ja miałam satysfakcjonujące życie, dziękuję, że byłam wokół was, to była fantastyczna przygoda, to, że się kończy, to trudno. I mam nadzieję, że się zobaczymy, jak nie, to trudno, nie? Ja też nie będę płakać. I wiesz, i tyle. Nie wiem, czy chciałabym tak naprawdę umrzeć we śnie, bo to jest taka trochę śmierć w nieświadomości, tak wiesz. Ja zacznę od jednej rzeczy, że w ogóle bym nie chciał umierać. To byłoby spoko, pierwsza rzecz. Przydałoby się też. Druga rzecz to no jednak, gdyby to faktycznie miało być takie we śnie, czyli pod tytułem, że po prostu nagle, no to teraz dalej oczywiście idziemy w temat, co po tej śmierci, czy nic, czy albo po prostu znikamy, albo po prostu, nie wiem, przenosimy się do innej świadomości, czyli nagle. I teraz do jakiej? Czy to jest sen, który zostanie wiecznym snem, a ten sen jakim jest snem? Wow, zaczyna się robić z tego mocno filozoficzny temat. Poza tym w wielu przypadkach, wiesz co, ja muszę sprawdzić, czy się nagrywa na pewno, bo ostatnio miałem takie jaja. Dobra, nagrywa się. Żyjesz. Umarła przy nagrywaniu wideo, bo się nie nagrało. Się typowa youtuberka, no. Influencerka. Tak. Nie nagrało mi się wideo, umarłam. Tak umrzesz, no. Jak ci się wideo nie nagra. Nie, wiesz, tak miałam, wiesz, jaki to jest ból? Co? Wiesz, jaki to jest ból? Spędzisz raz i potem... No, wiem, bo parę razy mi się to zdarzyło. Nie, ty masz gorzej, bo jakby masz z gościem. Nie, już nie odtworzysz tej dynamiki, już nie odtworzysz tej rozmowy. Nieprawda. Da się odtworzyć? Jak się bardzo postarasz, zależy też od gościa. Miałem kiedyś jedną taką rozmowę z... No, bardzo inteligentnym, ale trudnym rozmówcą, ponieważ miał duże problemy z używkami, ale bardzo duże, a nie małe, a nie takie tam, kurwa, zwykłe rapowe, tylko już hardkorowe w chuj. No i cały dźwięk się spierdolił, nie mam bladego pojęcia czemu. Bo tak jest z dźwiękiem, to jest, tak jest. Ale nie, bo wiesz, ja miałem podłączony zewnętrznie mikrofon, bo to akurat było w hotelu, no i spierdolił się ten cały dźwięk. No i była taka sytuacja, że ja nawet chciałem powiedzieć, słuchaj, to nagrajmy to jakoś tam następnym razem. Albo za dzień, za dwa, on powiedział, słuchaj, ale ja specjalnie przyjechałem w ogóle tam, nie wiem, 150 czy 200, 30 kilometrów do ciebie i... Tak, nie mogę. I no po prostu, no to ciężko będzie. A ja miałem następnego rozmówcę za godzinę i ja mówię, słuchaj, ty, no to nie, no przepraszam cię, dawaj, kurna, nagrywam jeszcze raz. Ja uważam, że ta druga rozmowa była lepsza, on chyba tak nie uważał, natomiast ja uważam, że była lepsza, bo on troszeczkę, no jednak zaczął lepiej zbierać myśli i wszystko i wydaje mi się, że to lepiej poszło. Okay. Ja miałem również taką rozmowę, kiedyś w Londynie ze mną nagrywano wywiad, ale byłem wtedy w bardzo doskonałym humorze, napędzanym różnego rodzaju używkami i chyba 40 minut czy godzinę ze mną gadano i powiedzieli, Jezu, nie nagrało się nic, coś tam się spieprzyło, a ja byłem w tak świetnym humorze, mówię, nie ma problemu, nagrywajcie jeszcze raz, powiem wam jeszcze raz dokładnie to samo i powiedziałem im, moim zdaniem niemalże idealnie dokładnie to samo. I chyba nie wyszło to źle, więc zależy co kto rozumie, bo w ogóle ktoś może powiedzieć, że wyszło fatalnie, bo byłem w stanie, w jakim byłem i tak dalej. Ale no ostatnio miałem taką sytuację, gdzie nagrywałem rozmowę dla mnie bardzo ciekawą i
jesteśmy umówieni na następną, bo po 23 minutach padło nagrywanie, ponieważ skończyła się pamięć w telefonie, a ja mam 1 tera w telefonie. To aż sporo. To mam bardzo dużo po prostu wziąłem takie założenie, że nie, no ta pamięć się chyba nigdy nie skończy. Mhm. No i się skończyła i to był mój błąd, że nie sprawdziłem tego wcześniej. No to jest tak problem, jak masz dużo pamięci w telefonie, to jest tak co tam, a potem mój Boże, nie mogę jednego zdjęcia zrobić, nie? Miało być tak dużo. No da. No, ale jeśli chodzi o ten, takie, że no zdarza się to, nie mogę powiedzieć, że mi się to bardzo często zdarzało, ale czasami się zdarzało. A z tą, już kończąc ten fatalny temat, z tą śmiercią we śnie, no to po prostu ludzie często się zadławią, uduszą, nie wiem, dostaną jakiegoś ataku serca czy coś. To wcale nie jest taka śmierć we śnie, że nie wiem, zamknął oczy, zasnął i obudził się w raju, tylko po prostu zwykła śmierć jak każda inna i się po prostu leżał w łóżku, a nie szedł po lesie. No. Tak, bo mnie bardzo uderzyło to, jak uświadomiłam sobie, że śmierć będzie boleć. Wiesz, o co chodzi? Że to nie jest takie przejście delikatne, że może być pełne lęku i pełne bólu. Przepraszam, że o tym mówię, ja bardzo lubię temat śmierci. Ogromnie. Ja nienawidzę, ale pozwolę sobie na niego. Wiesz co, to powiem ci coś takiego. Ja czytam komentarze, nie kompulsywnie, ale nie zawsze, ale czasami przejrzę. I teraz ktoś napisał taki komentarz. Mieliśmy rozmowę z Maćkiem Kawulskim, pozdro Maciek, i rozmawialiśmy sobie o różnych medytacjach. Ja mówiłem, że podobno są medytacje w kostnicy, bo słyszałem o tym, a on powiedział na to, że no to może medytacje w ogóle miałyby sens w hospicjum. Na to odpisał jakiś człowiek, dosyć obszerny komentarz o tym, jak on pracował w hospicjum. Mhm. I to było bardzo kulturalnie napisane i że on tam nie bardzo widzi pole na medytację. No i opisał, ile on osób odprowadził na tamten świat, jak to wszystko wyglądało. No i można to zamknąć jednym słowem, hardcore. Tak, no. Pieprzony hardcore. Dlatego tak na samym końcu, znaczy, no jeszcze nie końcu, ale jesteśmy już mocniej w drugiej połowie, no to moim zdaniem warto mieć pieniądze, żeby się trochę łatwiej umierało. Oczywiście. Ja przede wszystkim już kurwa pieprzyć to, no ale żeby mieć jako tako, jeżeli w ogóle można mieć jako tako godną starość. Moja babcia na przykład zarobiła sobie na swoją starość i w sposób bardzo rozsądny, bo zarobiła sobie na dwie rzeczy. Zarobiła sobie po pierwsze pieniądze na to, że ona nikomu nic nie jest winna i po prostu ma dwie panie, które się opiekują i ona spędza czas w swoim mieszkaniu i nikt nic jej nie dał i wszystko to sobie zawdzięcza sobie. Ale druga rzecz, którą jeszcze sobie to zarobiła, no to stworzyła też własną rodzinę. Ja na przykład nie stworzyłem własnej rodziny i nie ukrywam, że czasami sobie zaczynam myśleć, że cholera jasna. Pieniądze te już zarabiałem, wydawałem, znowu zarabiałem, znowu zarobię. Zakładam, że to nie jest aż taki problem. Natomiast a co z tego, jak ja będę miał kupę szmalu, a nic nie będę czaił? Łatwo mi będzie zabrać te pieniądze. No, to prawda. No, o. Ale jest jeszcze na to jeden patent. Rozmawialiśmy o tym z kolegami. Co za zjebane rozmowy w ogóle. Damy tytuł. Rozmawialiśmy o śmierci i tylko zjebanych rzeczach. No.
Gadaliśmy o tym, że można stworzyć taką społeczność na starość znajomych, którzy po prostu wynajmą sobie razem jakiś tam dom starców albo zrobią sobie na przykład wspólne mieszkanie, a wynajmą pielęgniarki, które będą potem chodziły i tam jak ktoś będzie za mocno odlatywał, to drugi kolega będzie zwracał uwagę, żeby tam pomóc, żeby nie został wykorzystany po prostu przez jakieś pieprzone hieny cmentarne, bo ludzie potrafią żerować na takich, że na wszystkim. To jest po prostu coś okropnego. No ale to tak prawda, jest, że znęcanie się nad zwierzętami, dziećmi i osobami starszymi jest najgorsze, bo to są tak bezbronne istoty, że to zawsze boli. No nie? Jak można coś takiego zrobić? No ale można, ludzie nie mają serca często. Kiedyś już do hien cmentarnych byłam mała, może miałam z 8 lat, nie? Uh-huh. I z dziadkiem poszliśmy na grób babci. I tak ja bardzo lubiłam chodzić i oglądać napisy na nagrobkach, ogólnie nagrobki i świeczki. I nagle wyskakuje dziadek jakiś jeden z grobu i mówi: a złapałem cię, to ty kradniesz te rzeczy, nie? Ja tak, co? No, ja nic nie rozumiałam. Tam ty tutaj przyszła zglądać, wszystko z grobu ukradła, coś. Ja byłam, wiesz, ja tak mówię, mój Boże, czemu on tak, wiesz, pomyślał, nie? Jakby ktoś mu pewnie musiał okraść grób. Ale z drugiej strony myślę, że też nie był do końca może zdrowy już, nie miał zdrowej perspektywy, nie, kradną, 8 lat. Nie, kradną, nie wiem, ale kradną te świeczki, potrafią może, zabierać. Może, wiesz, ale ja byłam takim, tak, wiesz, takim dzieciakiem, nie? Takim, wiesz, kapelusik na główkę, czapeczka, nie? Mama mnie ubrała i idę sobie oglądać, jakie tu są kolory świeczek, nie? A on mi wyskakuje, ja tu złapałem cię, zglądasz, chcesz mi ukraść, a ja takie, wiesz, gnom ledwo od ziemi odrośnięty. Może ktoś dzieci wykorzystuje, ale pamiętam, że przestraszył mnie strasznie, bo on za tego grobu wyskoczył, wiesz, ja nie wiedziałam, czy to mi się zjawa objawiła jeszcze na mnie się drze. Ja mówię to dziadkowi, a dziadek mi powiedział, co tam stary, nie męcz gitary, nie? Więc okay. Pojazd dziadka, prawda? No, wiesz, to... no to dobrze, fajnie. No, nie, jakiś nie, raper nie musi wykorzystać ten tekst w swojej nowej piosence, nie? Dobrze. Powiedz im. Powiem. Nie tylko, żeby wspomnieć mojego dziadka. Słuchaj, no zabawna historia. Czy ty myślisz, że jeszcze twój biznes, twoje przedsięwzięcie może gdzieś ewoluować dalej w jakąś zupełnie nieznaną stronę? To znaczy, nie wiem, pójdziesz i będziesz próbowała, nie wiem, grać w filmach albo na przykład założyć firmę związaną z czymś i wypuszczać jakiś produkt już na przykład nie jako merch typowy, tylko jako... Jedziesz na słuchacze, jeszcze do przodu. Tylko na przykład, nie wiem, produkować coś z zakresu kosmetyków na przykład, czy nie wiem, masła orzechowego, bo lubisz, czy cokolwiek. Wiesz co, jeżeli szłoby w coś, to raczej poza mediami. Wiesz co, może nie powinnam podejmować tego tematu, a jak sobie tak gadamy, to podejmę. Kłebo, nie? Przyszedł terapię i Kłebo nie chce zbytnio już siedzieć w mediach, prawda? Bardziej szuka teraz jakiejś swojej drogi, on chyba coś teraz z medycyną czy z żywieniem. Mój mąż bardziej się interesuje. Jeśli mam być szczery, to nie mam bladego pojęcia. Jak słyszę o tym, że raper tam coś, nie wiem, że ta kariera czy coś, to pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to, że jest to kolejna kolejna promocja nowego albumu. Może. Natomiast jakby w żadnym wypadku nie wypowiadam się za Kłebo, bo nie wiem tego po prostu, więc znamy się z Kubą teraz tak tutaj uprywatnie to, ale nie miałem z nim kontaktu bardzo dawno, więc nie mam bladego pojęcia, co w ogóle w jego głowie siedzi. No, pomysł to, żeby sobie jeszcze coś rozbudować, albo na przykład, nie wiem, nauczyć się nowego zawodu, uważam za super, natomiast jak ktoś robi muzykę i a ja nie wiem do końca, co on powiedział. On powiedział, że nie będzie robił muzyki, czy co on w ogóle powiedział? Bo... No, chyba się pożegnał, prawda? No, byłeś na tym jego koncercie w Warszawie? Nie, nie byłem. A, no to on tam chyba kończy karierę, prawda? Kończy wypuszczać, nie wiem, kurczę, nie wiem. Dobra, nie będę mówić, bo wiesz, tak zrozumiałam, mój mąż jest większym fanem, nie chcę gadać, nie? Ale chodzi mi o to, że przeszedł terapię i może szuka jakiejś tam swojej drogi. A terapię jaką?
No nie wiem, chyba jakąś przeszedł, bo on dość często rapuje. Odchudzał się, czy że... Nie, no terapię smutno... taką, wiesz, no może mu było trochę smutno, a trochę czasem nie jest. Nie, no ja myślę, no, słuchaj, że to... mi jest, no, ale ja, wiesz co, no, myślę, że ja jestem starszy, zaniedbany, człowiek. On jest młodszy, on, wiesz co, ma ładną dziewczynę, dużo pieniędzy, no oczywiście wiadomo, że to takie powierzchowne rzeczy, ale jakieś, co tam Kubie ma być smutno? Kuba, jest ci smutno, to mrugnij okiem, może ale... Może już mu nie jest, bo jak przyszedł terapię, to mu nie jest, nie? Ale wiesz, chodzi o to, że możesz być najpiękniejszy na świecie, mieć wszystkie pieniądze świata i... I wypada ci odbyć i się nie da w tego wytrzymać, cały czas krwawi dupa i nie da się na niej siedzieć. A masz jakieś, wiesz, demony przeszłości, które siedzą w tobie? Fotoradar, nie słuchajcie? No. Właśnie tak patrzę, że coś szarżujesz. Nie, 3 km tylko wyprzedzić. Było 60, a jechaliśmy 63. Więc wiesz, możesz mieć jakieś demony przyszłości. Ja też myślę, że jeżeli miałabym rozwijać, to może chciałabym spróbować jakiegoś innego zawodu. Ale to też jest takie, wiesz, gadanie, bo... no bo nie wiem... Nie wiem, kurczę, ciężko mi jest mówić, ja nie wiem, czy ja się do czegokolwiek nadaję, wiesz o co chodzi. Jak mi YouTube upadnie, to chyba wracam do rodziców jabłka rwać. Do czego ja się innego nadaję? No to słuchaj, no to... Ręce do rwania wiśni i czereśni. No to, a to jest bardzo pożyteczna rzecz. Wreszcie będziesz robiła coś pożytecznego. Wreszcie, tak. Jakieś efekty mojej pracy, a nie pieprzenie głupot w internecie. Słuchaj, skoro ktoś to ogląda, tak jak powiedziałem, teraz nie chcę w drugą stronę się wbić, ja bym tego nie oglądał, ale zarabiasz pieniądze, nie robisz nic złego, jest okej. I tyle. No, ja uważam, że w ogóle taka rzecz, ale to już się znowu powtarzam, że recenzje produktów to jest akurat w ogóle spoko sprawa, bo no bo tak, no bo są produkty i ktoś je do cholery jasnej musi recenzować, to czemu właśnie nie dziewczyny. Czemu by nie? Ale fajnie, że zapraszasz dziewczynę, fajnie, super, wiesz, no masz, fajnie, że rozumiesz swoją analitykę, że masz większość mężczyzn i chcesz ściągnąć kobiety. Ja uważam, że absolutnie to jest potrzebne, ponieważ no, robisz fajny format, prawdziwe rozmowy, kobiety lubią to, jakby, no, jak wszyscy, nie? Każdy lubi fajny content, więc mam nadzieję, że moi widzowie też u ciebie zostaną, no bo zapraszasz super osoby. No ja siedzę na tym samym siedzeniu, na którym siedział Krzysztof Stanowski, Jaś Kapela. Kurde. To ja się czuję, wiesz, no. Ja jestem VIP-em. Nie. Okej, okay, no to żeś zmieniła, nie, no, no. Żarty sobie, ale jak wam okay. się gadało, bo nie, Sanach siedziała też tutaj. Nie, Sanach nie siedziała. Nie? Nie, Sanach tylko, ten, ja rozmawiałem z jej menadżerem, ale nie ma szans na to, raczej wyszło. No, z Jasiem to rozmawiałem 2 razy, no to jak mówisz, jak się rozmawiał, no ostatnio mnie zadziwił trochę, to możesz obejrzeć, jakby, no spodziewałem się innego stanu umysłu, ale on poszedł w inne rzeczy, to jest jego sprawa. Natomiast no, z wieloma różnymi osobami rozmawiam, jakby pomijając główny atut, którego nigdy nie czarowałem, to jest moje źródło utrzymania i jest to po to, żeby zarabiać pieniądze, to teraz jestem w takim stanie umysłu, w którym zacząłem w ogóle doceniać mój zawód i nawet myśleć, że jest w sumie świetny, bo mogę sobie dowiadywać się więcej o świecie, a dowiadywać się o świecie można od różnych ludzi, nie tylko zawsze to musi być naukowiec, nie wiadomo co, różne po prostu, no ja mam też, wiesz, ty jesteś na przykład osobą znaną, tak, ale przecież ja mam też osoby w ogóle nieznane, z którymi rozmawiam, bo nie wiem, wykonują według mnie ciekawy zawód. Nie? Na przykład bardzo chętnie bym zobaczyła u ciebie wywiad z takimi ciekawymi właśnie osobami, może no bardziej super, kontrowersyjnymi, typu, no nie wiem, no przepraszam, ale no. Bardzo chętnie bym obejrzała wywiad z prostytutką. Chętnie obejrzałabym wywiad z to czekaj, właścicielem domu pogrzebowego. Prostytutka. Próbowałem to załatwić. To jest do załatwienia, tylko wiesz co, jajku, jak mi się nie chce tych wszystkich biednych dziewczyn obdzwaniać, ale to by było, no tak, z prostytutką byłoby to ciekawe, już byłem raz umówiony, zgodziła się, a potem nie odbierała telefonu. Ale nie na wywiad, przepraszam. To też masz rację. Mówiłem o tym wielokrotnie, nie, widywałem się z prostytutkami. Nie moja sprawa. Słuchaj, mówiłem o tym publicznie, to nie jest żadna jakaś wielka rzecz. Nie jestem osobą, która cię oceni. Cześć.
Chyba twój fan. Nie wiem, może tak, a może, nie wiem, przypominam mu tatę. Natomiast tak, to byłoby ciekawe. Z gościem od zakładu pogrzebowego, no w sumie może też. Nie wiem, czy super. Trochę... Nie, w Grójcu mamy dużo. No w Szczecinie też, no nie? No słuchaj, no może tak, no. Z egzorcystą pewnie byłoby ciekawe, o, chociaż... Matko, tak. Gdzie się boję tych rzeczy? Nie wiem, jak to. Ja mam mieszane uczucia. No, a ja bym na temat religijny nie wchodziła. Nie no, na temat religijny ja wchodzę non stop, ponieważ ja bardzo nie lubię religii, uważam ją w większości przypadków za zło, a szczególnie taką, która no, już jest totalnie religią, a nie jest żadną filozofią. No to tam, gdzie ktoś mi się upiera, że świat powstał w taki, to, a w taki sposób, jest to po prostu jakaś totalna bajka, no to jest dla mnie okropne. Natomiast, no... To już o tym tyle gadałem, że szkoda o tym gadać. Egzorcysta byłby ciekawy pod tym względem konfrontacji, na ile, nie wiem, mówimy o jakimś opętaniu, na ile mówimy, załóżmy, o chorobie psychicznej, tak? I w tym perspektywie, a poza tym, jakbyśmy nawet rozpatrywali to opętanie, ja też mogę rozpatrzeć takie coś w ogóle, że okej, okay, jest teoria wieloświatów, czyli są wieloświaty, które może w jakiejś ekstremalnej formie czasami się przenikają, więc może z innego świata trafia jakaś forma, której my nie potrafimy dobrze nazwać, więc ją nazywamy demonem. Znaczy, to jest po prostu jakaś tam forma życia ekstremalnie negatywna, a może nie ekstremalnie negatywna, nie wiem tego. Ja się boję. I gdzieś ona trafia w naszą czasoprzestrzeń przez jakiegoś człowieka. Nie wiem, mogę dywagować i czemu nie. Natomiast, Oby nie. Właśnie się tak boję takich rzeczy. Ja się boję opętania, odkąd pani w podstawówce puszczała nam takie nagrania z opętań. Puszczali ci na religii? Nie, tak słuchaj, jak te demony się darły. Jak ja chodziłem i miałem to, miałem religię, to było po prostu jakaś żenada ta religia. W ogóle, znaczy, w ogóle co za idiotyzm, żeby była religia w szkole, to jest jakieś po prostu totalne debilstwo. Jeszcze od biedy, gdyby było religioznawstwo, chociaż też, no może, jak filozofia. Filozofia, połączenie z religioznawstwem, okej, okay, ale w ogóle religia i to jeszcze nawet nie nasza, tylko jakieś plemion pustynnych sprzed 2000 lat, nic o słowiańskich mitologiach, no coś strasznego. O, właśnie, szkoda, że trochę nie mamy, bo zawsze podziwiamy bogów tam, co Grecy mieli, co mieli Egipcjanie, co mieli Rzymianie. Zresztą oni to chyba bardziej ukradli Grekom, ale dobra. Natomiast nie mówimy o historii tych naszych wierzeń, prawda? Nawet słuchaj, na języku polskim. Ja nie mówię, żeby konkretnie na religię, ale nawet na historii powiedzieć, no bo jaką my mamy wspaniałą słowiańską kulturę, nie? O której nic nie mówimy. Po pierwsze, to jest tak. Bogów to se wszyscy kradli nawzajem. I to, wiesz, to... Ja bym powiedział tak, to człowiek wymyślił Boga, a nie Bóg człowieka. I to człowiek stworzył Boga na swoje podobieństwo. Nie wchodzę na ten temat, bo mam swoje przemyślenia. No tak, masz swoje przemyślenia, to podziel się nimi. Nie lubię rozmawiać na temat religijny. Wiesz dlaczego? Z jednego powodu. Bo nie przeżyłam w życiu tragedii. Nigdy nikt mi nie umarł bliski. Rozumiem, że religia dla ogromnej ilości osób jest jakąś formą nadziei, podzieleniem, poradzeniem sobie z gigantyczną traumą, którą jest na przykład stracenie dziecka, czy żony, czy męża i nigdy nie usiądę przed kimś i nie powiem, a wiesz co, a moim zdaniem to Boga nie ma. Jakby dla kogoś ten Bóg może być wielkim jakby ratunkiem i czymś, co go trzyma, nie? Ja nigdy nie przeżyłam realnie śmierci najbliższej osoby, więc nie czuję się w tym mocno. Mogę mieć tam jakieś swoje przemyślenia, ale nie chcę publicznie mówić na temat religii, jakichś swoich przemyśleń, bo to jest coś tak głęboko związane z człowiekiem. Ja jestem już po 2 latach bardzo intensywnej terapii i podchodzę do religii już inaczej, ale też podchodzę z dużo większą delikatnością do ludzi i uważam, że
jeżeli ktoś, komuś Bóg w życiu nie jest potrzebny, nie musi, jeżeli komuś jest, bardzo proszę. Tak naprawdę moja filozofia jest taka, i może jest trochę pokrętna, ale tak naprawdę jest w niej logika, jak się nad tym zastanowić, że do końca istnienie, Boże, no nie chcę teraz obrazić ludzi, którzy są bardzo religijni, to nie jest mój zamiar, ale istnienie Boga tak naprawdę, czy On istnieje, czy nie, nie ma znaczenia. Jeżeli uważasz, że istnieje i daje Ci to radość w życiu, bardzo proszę. Jeżeli uważasz, że nie istnieje i daje Ci to radość w życiu, bardzo proszę, bo jak umrzemy i Go nie będzie, no to trudno, nie rozczarujesz się, bo Go nie ma. A jak istnieje, no może jest miłosierny i pozwoli Ci pójść do nieba, no nie? Więc najważniejsze to jest być dobrym człowiekiem i żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami, nie mieszać się w życie innych. To jest moja filozofia. Okej, brzmi fajnie i pogodnie, natomiast no, w życie innych trzeba się mieszać i wszyscy się mieszają w życie innych. To jest niemożliwe, to jakby tak, efekt ja motyla. Tak, delikatnie do ludzi podchodzić. Słuchaj, no. Do tych, którzy są delikatnie, można do nich podchodzić delikatnie, ale są też ludzie, którzy są okropni i nie należy do nich podchodzić delikatnie. Ale i twoi widzowie i moi są fantastyczni, więc ja do nich podchodzę delikatnie. Tego nie wiem, nie znam moich widzów. Zakładam, że część z tych ludzi pewnie jest spoko, część nie, no pewnie są różni, zresztą tak jak i człowiek, w ogóle człowiek raz jest fajny, raz potrafi być do dupy. No ja i to ta sama osoba. Strasznie zmieniamy. Natomiast ja w religii ja nie mam problemu z tym, żeby dywagować na tematy nas dotyczące, jak czy nasza jaźń może istnieć po śmierci, czy nie, czy jaką mogłaby przyjąć formę, czy jest coś pozytywnego we wszechświecie, czy nie, i tak dalej. To są wszystko dla mnie ekstremalnie ciekawe tematy. Natomiast ktoś, kto stwierdza, że cały nasz gatunek pochodzi z kazirodczego związku dwóch rodziców i jeden z tych rodziców pochodzi z żebra drugiego i w ogóle to Bóg jest miłością, ale to kiedyś się też założył z diabłem i swojego najlepszego sługę po prostu zgnoił jak śmiecia tylko z powodu zakładu i w ogóle cała masa jakby nielogicznych, okropnych historii, to budzi mój sprzeciw. I brak nad tym zastanawiania się jest dla mnie niezrozumiałe najzwyczajniej w świecie. Wiesz co, teraz mówisz o takim fanatycznym i bezpośrednim odczytywaniu Biblii. Nie fanatycznym, takim jak jest w kościele. Byłaś w kościele nie, kiedyś? Nie, no w kościele... Byłaś kiedyś na mszy w kościele? Tak. W ogóle dla mnie nieświętej? Poczekaj, daj mi się powiedzieć. Wydaje mi się, że większość teologów i mądrych księży, mądrych, nie mówię o fanatykach, którzy już po prostu, wiesz, czytają bezpośrednio zdania z Biblii, uważają to raczej za metaforę. Choć ja nie słyszałem tego w kościele, nikt mi nie mówił, a wiesz, co to jest dogmat? Nie jestem osobą bardzo... No widzisz, no... Próbujesz mnie tu zaciągnąć w taki kąt, że ja muszę coś powiedzieć, nie? Chodzi mi nie, o to, że możemy zaraz zamknąć temat. Nie czuję siebie w strukturach, nie chodzi mi o religię, nie chodzi mi o Boga, nie czuję siebie w strukturach Kościoła, się w tym nie odnajduję. W Kościele samym takim, wiesz, gdzie są dogmaty, jest taki ksiądz, a nad nim taki, a tutaj biskup, a ten jest ważniejszy, to jest dla mnie takie bardziej ludzkie. To jest hierarchia. Dla mnie bardziej to przypomina, przepraszam, korporacje. No, bo to jest korporacja. Bardzo skierowane. Dlaczego przepraszasz? No bo to są takie bardzo kontrowersyjne moje poglądy. Nie ma w tym nic kontrowersyjnego. Oczywiste, 2 plus 2 to 4. Kontrowersyjne więc, to tak. Jest jakby 2 plus 2 to było 5. To jest kontrowersyjne. Tak, więc jakby ja trochę oddzielam Boga od jakiejś takiej ludzkiej religii, która już bardziej właśnie przypomina firmę, korporację, niż w ogóle jedziemy na mój dom, wiesz? Jedziemy prosto do mojego domu, jak no ja widzę. Dobrze, bo niedługo będziemy kończyć. To... Ale nie na moje mieszkanie, tylko na mój stary dom. Wiesz, jedziemy okay. Teraz. Końskie są w ogóle niedaleko. No. Pozdrawiamy DJ-a Felixa.
więc trochę to oddzielam jakby, ale jeżeli chodzi, ja się tutaj nie chcę kłócić o interpretacji Biblii, bo ja nie wiem o niej zbyt wiele, w sensie kiedy jakby tam poszukiwałam odpowiedzi jako nastolatka, gdzieś miałam te elementy załamań, a po co my jesteśmy, a gdzie idziemy, no to też czytałam Biblię i starałam się słuchać jakichś, nie wiem, osób, które to tłumaczą, natomiast teraz po prostu staram się być dobrym człowiekiem, nie wadzić innym, jak istnieje Bóg, super, jak nie istnieje, trudno. Najważniejsze być, no po prostu żyć w zgodzie z sobą, nie krzywdzić innych. Super, świetne rzeczy. Po co pisać do tego takie tomiska? Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Nie trzeba bardzo mocno tego rozbudowywać. Świetne. No. Żyjmy ze swoim sumieniem, zakładając, że nie jest ono sumieniem jakiegoś szubrawca. Okej, okay, proste rzeczy, no ale te wszystkie niedorzeczne historie wokół, no to, które, przepraszam Cię, ja chodziłem do kościoła, nikt mi nie mówił, a no słuchałem bardzo dobrze i nikt mi nie mówił, że to jakakolwiek metafora, mitologia. Co więcej, słyszałem ostatnio, no już jakiś czas temu, dyskusję w radiu, gdzie był zaproszony ksiądz i właśnie prowadzący, nie wiem, czy to nie był Cezary Łasiczka, bardzo możliwe, że był, bo to jest bardzo inteligentny człowiek, to on to robił z premedytacją, mówił cały czas o mitologii chrześcijańskiej. I ten ksiądz bardzo mocno reagował na to, że nie, mitologia to jest grecka, mitologia to jest taka śmakowaka, ale nie chrześcijańska, bo to jest czysta prawda. Tak właśnie jest. Nasze aniołki są prawdziwe, ich aniołki są wymyślone. To było butne, okropne, ohydne, wstrętne, wbrew logice. Wszystko, co budzi we mnie sprzeciw, od razu. I to jest po prostu, jakby się ktoś upierał, że po prostu jakaś totalna niedorzeczność jest prawdziwa. Dobra, rzućmy to, bo już to tyle temat. Razy no. Gadałem i wszyscy to znają. Dalej. Ja wiem, ja też często o tym myślę i też to jest we mnie żywe, ale musimy z tym skończyć, bo to już wiesz, każdy to słyszał, każdy 500 razy o tym dyskutował, nic nowego, nic specjalnie mądrego i tak nie powiedzieliśmy. O czym jeszcze pogadamy? O wysmarkaniu się teraz mojej alergii. O czym ze mną nie pogadałeś? A często gadasz ze swoimi zmówcami? Wiesz co, bardzo lubię takie testy, jakby taki czasami pomocniczy temat, ale to nie chodzi o to, że nie mam o czym rozmawiać, tylko to jest zawsze ciekawe. Interesuje mnie, kto coś sobie ostatnio ogląda, albo czyta, albo czym się interesuje z zakresu jakiejś rozrywki takiej, przy której można wychillować, a może pomyśleć. Dobra, to ja lubię rozrywce, to wiesz, to no. Ja mogę. Jeżeli chodzi o czytanie, to powiem Ci, że ja bardzo dużo czytałam, teraz trochę mniej, bo zaczynałam zauważyć, że czytam trochę tak na akord, czyli prześcigałam się bardzo. Prowadziłam taką listę, chciałam przeczytać 100 książek w rok. O no nie? Kurde! Więc tak, wiesz, mówiłam Ci, że lubię liczby, nie? Więc tak, mówię, kurczę, ja już czytam te książki, nie po to, żeby je czytać, bo mi sprawiają przyjemność, tylko dlatego, że już chcę bić jakieś rekordy sama ze sobą, bez sensu. A przepraszam Cię bardzo, Ty w matmie byłaś dobra, czy... Nie. No dobra, czyli to są po prostu właśnie te tytuły cały czas. Tak, to przyznanie są te tytuły, oczywiście, tak. To jest pilnej, coś w głowie, uczennicy. Pilnej uczennicy na przykład. Tak, Adriana, tak nie wolno. Bo dobrej youtuberki. Tak. No masz absolutnie rację, to jest na terapię, ja o tym powiem mojemu terapeucie, ja go zwolnię. Nic mi nie jest lepiej. Nie, żartuję. Słuchaj, ja mam dla Ciebie parę lekcji Ci zaoszczędzę. To powiem dalej o tej mojej rozrywce. Tak, ale chcę Ci tylko zaoszczędzić parę lekcji. Dwa sesji. Słowa. Pierdol to. Terapię? Nie. Te swoje rozkminki. Że coś tam tego, pierdol to, po prostu jak jesz obiad ze swoim mężem, to nie jazda wyciągaj telefonu. No, dobrze. No, nie, tak, ja akurat może to być takie przewrotne i ktoś może nie uwierzyć, ale ja na przykład jeżeli chodzi o czas wolny, staram się nie używać tego telefonu. Mówię, wpadam czasem w obsesję sprawdzania statystyk, ale ja mało w nim siedzę, staram się bardziej, wiesz, patrzeć na świat poza ekranem, jasne. Bo mnie to już denerwuje.
Utknęłam teraz na Ojcu Chrzestnym, bo zdecydowanie, kurczę, takie kontrowersyjne, nie, jakoś mi nie siedzi. Bardziej wolałam tego autora, Rodzina Borgiów, świetna książka, właśnie taka w tematach, to było o papieżu, no nie? W kontrowersjach z papieżem, to już nie pamiętam, którą, bo to czytałam, mam Rodzinę Borgiów pół roku temu. Po prostu ktoś z Rodziny Borgiów był papieżem, Tak. Ale tam jakieś tam fajne skandale, no Mario Puzo opisywał to właśnie Rodzinę Borgiów jako pierwszą rodzinę mafijną, więc dlatego i mnie to bardziej interesowało, może taka bardziej współczesna nam mafia włoska mniej mi siedzi, więc mniej czytam, ale ostatnio byłam w Neapolu. Neapol jeszcze tam trochę tą mafią jest przesiąknięty, dlatego tak po tego Ojca Chrzestnego sięgnęłam, szczególnie też, że mąż mi bardzo polecał, ale jakoś mi mniej wchodzi. Ja bardzo lubię takie książki ogólnie, bardzo lubię fantastykę, Wiedźmin, Pan Lodowego Ogrodu, Władca Pierścieni, wszystko takie lubię ten świat smoków, lubię trochę w niego uciec. Fantazy, tak, lubię uciec w świat smoków, jakieś tam historii trochę średniowiecznych połączonych z magią, tak samo jak gram w gry, to też wiesiek to teraz... To mi napierdzielałaś? Oczywiście, teraz walę w Horizona. Tak? No, a, świetne. Czyli masz PS-a. Tak. No dobra, ja mam Xboxa. Nie, Xbox, no nie ma, ja Horizona nie ma. PS4, tak. No, a czemu nie 5? No jeszcze nie mamy, no. Jak to, co to? No Jezus. U was w Grójcu nie ma piątek? Chyba nie ma, no nie dowieźli nam, nie? Mamy do Warszawy jechać. No, przyjadę. Do stolicy trzeba jechać po PS5. Wieśniara zajedzie, nie? Może sobie wreszcie kupię. Więc no Horizon jest super fajne, bo podobne do Wieśka bardzo moim zdaniem. Ale w tą dwójkę już grałaś, czy w jedynkę? Horizona? Ja grałam Horizon Zero Dawn i nie wiem, która to jest część Horizona. Po prostu czekaj, bo żeby nie było, żebym mnie nie pomylił. To jest to, co się takie biega i są takie jakby dinozaury prawie, że które te, czy ja pomyliłem grę w ogóle? To jest taki... Cywilizacja ludzka upadła, świat przyjęły maszyny. Ale te maszyny to takie trochę przypominają takie. Przypominają trochę takie dinozaury, czy takie wielkie stwory. Takie. Bardziej wielkie stwory, ale są też maszyny bardziej, które przypominają maszyny wojenne, ale no nie chcę, jak powiem, skąd się to wzięło, no to zdradzę fabułę, nie? No to nie. Dobra, no to właśnie ten, dobrze myślałem. No tak, wydaje mi się, że chodzi ci o Horizona. No to chyba dwójka jest teraz. Kurczę, ja właśnie nie, no Horizon Zero Dawn. Byłam chora w maju, sięgnęłam po tę grę, nawalam w tę grę, jest świetna. Uspokajam się, z łuku strzelam do maszyn. Tak. Co jeszcze? No książki, bardzo lubię seriale. Na wieczór uwielbiam z moim mężem sobie zarzucić Better Call Saul. Świetne. Właśnie teraz rezam ostatni sezon. No, czekamy na nowe odcinki, nie? Aha, no ja zawsze chyba czekam na te nowe odcinki, ale ja nie obejrzałem, teraz mam jakieś tam 3-4 czy ileś tam, nie wiem, 5 czy co, to jeszcze mi zostało do obejrzenia. Co jeszcze? The Umbrella Academy? Lubisz? Ja tak lubię. Jakoś do końca tego nie poczułem w sumie, ale może nie dałem. Ma swój klimat, może nie wsiąść, ja to rozumiem. No. A może nie dałem szans, bo mój mąż też za pierwszym razem totalnie mówię, ja nie czuję tego klimatu, a teraz po 2 latach przysiadł i bardzo mu się podoba. Okay. Co jeszcze takiego lubię? No powiem szczerze, no ten Disney Plus wszedł do Polski, ja jestem ogromnym fanem bajek Pixara i Disneya. I też to nawalam. Musicale lubię. Wreszcie mogę legalnie obejrzeć Hamiltona, no bo jest na Disney Plusie, więc też będzie. Ogólnie też bardzo lubię oglądać YouTube'a, szczególnie podcasty sobie włączam. Jakieś wywiady bardzo lubię, ale mam też takie bardzo proste pasje. Kocham mojego psa, bardzo lubię wychodzić z nim na spacery, bardzo lubię jeździć na rowerze. Mam gdzieś jakieś tam pasje, o których nie mówię na YouTubie, bo to są moje pasje, o których specjalnie nie mówię, bo są moją odskocznią. Tak, już ustaliśmy. Już ustaliliśmy. Nie będzie. To tak. I co? No, pogadajmy o muzyce, bo o tym nie rozmawialiśmy. Okay. A przecież, wiesz, to jest jakby coś bardzo twojego, więc czemu nie? No to jaką muzykę lubisz? Wiesz co? Bardzo lubię... Poczekaj, bo tu ktoś coś ten... Siemanko. O, cześć kochanie! Nie, właściwie zawracamy, ja tu tak, no. Bo jeździliśmy w prawo, w lewo, już mieliśmy skończyć, potem wyskoczyło, że gadamy o śmierci, w ogóle totalne szaleństwo. To mój pomysł na śmierć.
Opisywałam, jak chcę umrzeć. Słucham? Że opisywałam, jak chcę umrzeć. No, to jest... Nie do końca. To jest, umieranie nie jest fajne. Doszliśmy do tego. Zaraz jesteśmy. Hejka. Mąż się chyba trochę już niepokoi, bo gdzie my jesteśmy? No i dobrze, słusznie, kurna. Jedzie gdzieś ten nie wiadomo gdzie, w jakieś zakamary. Bardzo dobre podejście. Bardzo bym dał mu tutaj dużego plusa. No trochę się przestraszył, bo wiesz, bardzo słusznie. Miał nie godziny, nie bardzo nie wyciągnąłeś słusznie. Do auta, wsadziłeś, gdzieś pojechałeś. Tak. W jakieś krzaki. Tak, tak powinno być właśnie. No i co? Bardzo lubię, nie wiem, znasz może takiego rapera, rapera. No. To jest bardziej indie rock, Olivier Tree, bardzo modny teraz, uwielbiam go. Miley Cyrus kocham. Okej, okay. No, to wiem, kto to jest, ale od dziecka niewiele. No, oczywiście, ale także bardzo lubię polski rap. Jaki? Polskim rapem zaraził mnie mój mąż. Mhm. Właściwie z rapem to zaczęło się tak, że jako nastolatka byłam zakochana w Eminemie, więc słuchałam jego piosenek, bardziej oglądałam w sumie teledyski, żeby się na niego patrzeć, nic nie rozumiałam. A z polskiego rapu, no to uwielbiam Kłebo, Tako, Matę, Kękę, kogoś lubię, Sokoła, kogo jeszcze lubię, czasem Patryk puści Białasa. Czekaj, tutaj stać. No to co zjedziemy, no? BDOS-a. BDOS-a. Jesteś BDOS-iarą. Oczywiście. BDOS-iara wie co chce i będzie to miała, nie? Tak, tak to chyba leci. Pomyliłam. Ale to jest cwaniurka ten Beduś wziął i zakradł się do tych serduszek. No zakradł się, kurczę, do naszych kobiecych serc, zakradł się z tą piosenką, fajna jest. Aż to kurna, ty cwaniaku ty. Ale no mąż mnie zaraził ogromną miłością, znaczy może nie ogromną miłością, on bardziej jest wielkim fanem, ja słucham jak on słucha, ale też bardzo lubię Kłebo, no to Kłebo najbardziej. No to dobrze. A ty co? Ja tak. Nic, ja nie napiszę muzyki, to udawałem cały czas, ja lubię ciszę. Co robisz w sobotę? W sobotę jestem gdzieś w jakiejś... Robię rozmowę kolejną. Myślałam, że się spotkamy na kolejny wywiad porozmawiać, bo mi się z tobą świetnie rozmawia. Bardzo ci dziękuję. Może wpadniesz do mnie teraz na moje wywiady. Zrobię podcast. Jeżeli mnie zaprosisz, to oczywiście, że tak. Chciałabym zrobić... O, jak się mnie pytałeś, co bym chciała zrobić, chciałabym zrobić podcast. Aha. Ale pewnie mi nie wyjdzie, bo bym się musiała za to wziąć. Słuchaj, a ja też leniwa jestem. Do dzisiaj nie wiem, co to jest podcast. Znaczy, coś tam wiem, że jakaś forma, którą można pójść... Ty trochę robisz podcast. To jest trochę podcast. Właśnie niby trochę tak, nie wiem. Taka dłuższa rozmowa, no nie? Tak, ale którą chyba można odtwarzać sobie potem bez wizji. Kurwa, jest jakaś na to pojebana... definicja, jakby nie można było rzeczy nazywać po staremu tak, jak one są, no. No, to co, pewnie chcesz już kończyć, bo ja tak. Bym gadała dalej o tej śmierci. Wiesz co, nie, nie gadajmy, poza tym, słuchaj, wyobraź sobie, że ja mam dzisiaj jeszcze podróż do Bielsko-Białej. Także jestem jeszcze ze 3 czy ileś godzin w samochodzie. Jasne. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Bardzo miło było ciebie poznać. Dziękuję widzowi niego za wytrzymanie ze mną. Jeżeli wytrzymaliście, jak ktoś wytrzymał do tego momentu, to wow. ze mną. I mam nadzieję, że moi widzowie zostaną z tobą, bo warto. Bo ciekawe rozmowy. Też mam nadzieję, bo masz ich dużo. Nie. Tylko to ci chodziło, co? Podwędź ze mnie. Trzymajcie się. Essa. Thank you.